Cześć, cześć, witam. Halo, halo. Artur, a ty nie chcesz współhosta? A może znasz współhosta? Dzień dobry, witam serdecznie. No dobra, tylko żeby teraz nie było problemu z mikrofonem, to okej, Jak wyłącz chcesz, to mikrofon, znaczy wyłącz mogę w mikrofon. ogóle wyjść, jak chcesz. Będzie ci łatwiej. Nie, spokojnie, Okej. spokojnie, spróbujemy, tylko wyłącz mikrofon, no. Dzień dobry, czy słyszymy się teraz? O, teraz się doskonale słyszymy, wszystko gra i o to chodzi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy za parę minut, czekamy na naszego gościa. Zaproszenia zostały wysłane, no mam nadzieję, że za chwilę się z nami tutaj połączy. Także w międzyczasie jest ta chwila na zaproszenie oczywiście i podanie dalej naszego spotkania i zaproszenie swoich znajomych. Na pewno będzie ciekawie. Ponieważ, no, jak już sam tytuł przed imieniem i nazwiskiem naszego gościa wskazuje, no, będzie o czym mówić i o co pytać. Mam nadzieję także, że słuchacie w Radio Z Podejrzanych Polityków. Tam bardzo często nasz gość również występuje razem z Radosławem Grucą. Także. No, ja powiem, że jest to jedna z moich ulubionych audycji, ponieważ ja uwielbiam, jak dziennikarze śledczy i dziennikarze ogólnie wyciągają te najfajniejsze smaczki z tej polityki, gdzieś tam wręcz zza pleców tej polityki. I to jest fajne, to jest ciekawe i bardzo też. Cenię taką pracę ze swojej strony, ponieważ to jest wielki trud i nie jest to łatwe. No, ale właśnie dziennikarze śledczy mają takie zaplecze, również osobowe, które pozwala im na to, żeby właśnie te smaczki, te ciekawostki, te różne brudne sprawy wyciągać na światło dzienne. Także moi drodzy, po prostu zapnijcie pasy. No i mam nadzieję, że o, jest już pan redaktor, bardzo się cieszę. Ja udzielę teraz głosu. Wystarczy zaakceptować ten mikrofon wirtualny nasz i spróbujemy się tutaj połączyć. Ja, korzystając z okazji, przywitam wszystkich naszych słuchaczy. Najwspanialsi słuchacze, jak wieść niesie od Marsu. Już się dowiedziałem. Także witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam Panie Mariuszu.
Próbuję udzielić cały czas głosu. Mam nadzieję, że pan Mariusz jest tutaj z nami, ale na telefonie komórkowym, bo inaczej to nie działa. Niestety z komputera nie da rady się połączyć. Można jedynie słuchać, ale z połączeniem będzie gorzej, więc tylko telefon komórkowy. No i jeżeli to jest pierwszy raz na Twitter Spaces, czyli na tych naszych pokojach, to po drodze trzeba zaakceptować udzielenie praw dla mikrofonu, tak żeby nie było problemu. Ale widzę, już chyba się udało. Dobry wieczór, słyszymy się. Halo, halo, panie Mariuszu, dobry wieczór, słyszymy się. Wystarczy kliknąć w ten mikrofon po lewej stronie na dole. Jest teraz. O, Teraz. Teraz Jeszcze idealnie. raz wszystkich witam. Bardzo przepraszam za tę chwilę opóźnienia. Moja żona mawia, że jestem technologicznie zacofany i niestety to było przed chwilą widać, jak nieporadnie się z wami łączyłem, ale udało się, więc bardzo się cieszę. Serdecznie witam wszystkich. My też bardzo się cieszymy i ta nieporadność naprawdę nie jest duża. Każdy z nas tutaj miał problem na samym początku, więc wyszło idealnie. To możemy już tak oficjalnie rozpoczynać dzisiejsze nasze spotkanie, więc mówię wszystkim dobry wieczór. Radio Rebeliant z tej strony. Minęła 19:30 i rozpoczynamy audycję rozmowy z Radiem Rebeliant. Dzisiejszym naszym gościem jest wyjątkowa osoba, ponieważ jest to dziennikarz śledczy Radia Z. To jest osoba, która wyłapuje dla nas te właśnie bardzo ciekawe tematy z zaplecza politycznego, do których my zwykli, powiedzmy, zjadacze chleba nie mamy dostępu, ale muszę powiedzieć, że dziennikarstwo to jedno, ale druga rzecz, o której muszę wspomnieć, to także jest to muzyka. I tutaj również muzycznie pan Mariusz Gierszewski udziela się jak najbardziej. Nie będę zdradzał wszystkiego. Kto jest ciekawy, na pewno to sprawdzi, a może sam pan redaktor tutaj nam coś o tym powie. Dobry wieczór jeszcze raz. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dobry wieczór, witam jeszcze raz serdecznie wszystkich. Tak. To w takim razie ja powiem tak, jestem dziennikarzem radiowym, więc występowanie w radiu internetowym jest dla mnie w dwójnasób bardzo ekscytujące, bo nie wiem, czy w takim razie moje radio typu klasycznego nie jest już radiem schyłkowym i właśnie występuje w czymś, co zastąpi radio takie klasyczne, więc tym bardziej mówię, czuję tutaj pewną ekscytację. To fajnie, że akurat ten pierwszy raz jest u nas tutaj w Radio Rebeliant. To jest takie połączenie trochę właśnie Twittera z naszym wynalazkiem, czyli z takim wirtualnym radiem internetowym, które stworzyliśmy. No i mam nadzieję, że dzisiejsza audycja będzie taką pierwszą. Kto wie, co ta przyszłość nam przyniesie i technologia, więc może to już będzie jakiś prekursor do następnych audycji. Konwencja naszego spotkania jest taka, że na początku ja pozwolę sobie zadać kilka pytań oraz mój dzisiejszy kolega współprowadzący Artur Machnik i po tej części oddajemy także głos naszym słuchaczom, najlepszym słuchaczom na Twitterze i nie tylko. To już o tym się niejednokrotnie przekonaliśmy, więc zaczniemy od pytań i takich pewnego rodzaju ciekawostek. Halo, halo. No. Jakiś problem. Był przez chwilę, tak. Nie usłyszałem końcówki, ale zrozumiałem, jaka jest konwencja i co będziemy w tej chwili robić. Dokładnie tak. Ja jeszcze tylko sprawdzę raz, bo widzę, że Robert ma wyłączony mikrofon. Robercie, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Słyszymy się doskonale. Czyli możemy przechodzić. Do pytań. Witam panie Mariuszu. Witam serdecznie. Jeszcze raz. Ja już miałem okazję z panem się spotkać na takim śniadaniu dziennikarskim, ale to nie ten temat. Ja troszeczkę zacznę od innej strony. Nie tego dziennikarskiego śledztwa, czy śledztw, bo wiele prowadzicie z Radosławem Grucą. O tą muzykę zapytam się. Proszę bardzo. Oparzeni kawą 3.
Byłaś dla mnie wszystkim. Pamięta pan? Trudno nie pamiętać, jak 24 godziny temu to grałem na scenie. Tak się domyśliłem. Ale wie pan co? Ja widząc pana wchodzącego wtedy, inaczej zadam pytanie. Czy często pana mylą z Januszem Stokłosem? Nie, a zdarza się, ale częściej z gitarzystą Queen. I wtedy Brian tak, May. I wtedy odpowiadam, że tak, że rozdaję autografy w jego imieniu też. To jeszcze jedno nazwisko panu podam. Ostatnio przeglądałem sobie parę takich koncertów. Padł mi zespół Ale Storm. Kojarzy pan i również gitarzysta basowy Gareth Murdoch jest łudząco podobny do pana, zwłaszcza z koncertu w Tilburgu. Jak zobaczyłem ten koncert, to od razu pomyślałem, mówię, o cholera, dzisiaj będę prowadził z Garethem Murdochem rozmowę. To raczej powiedzmy odwrotnie, ja jestem do niego podobny, przez skromność powiem w ten sposób, tak. No pan jest do wielu osób podobnych, ale co ciekawe, wszyscy są muzykami. Bardzo się cieszę, bo już teraz tak trochę poważniej, no muzyka jest odskocznią niezwykłą od tego bardzo ciężkiego zawodu dziennikarskiego, coraz cięższego. On z każdym rokiem staje się coraz cięższy i ta muzyka do tego służy. Ale jeżeli pozwolicie, żebym się trochę zareklamował, mogę? Ależ oczywiście, naturalnie. Bo tutaj wspomniałeś o tej stronie takiej bardziej popowej mojej działalności, czyli o Poparzonych Kawą 3, bo to jest zespół popska, tak my go określamy. Ale ja też mam też swoją drugą jakby nogę muzyczną, jest to zespół funkowy, zupełnie z jakby innego kierunku muzycznego, gdzie tam realizuję swoje bardziej pasje muzyczne, te, które kocham, tam gdzie ja właśnie wyrosłem z muzyki funkowej i kocham muzykę funkową, funk rockową, więc jakbyście kiedyś państwo mogli gdzieś zajrzeć i znaleźć, on ma, i tutaj też znowu was trochę zdziwię, on ma nazywa się Afera. Ale to nie dlatego, że ja tropię afery w dziennikarstwie, bo ta nazwa pochodzi z lat 90. To jest po prostu zespół, który reaktywowaliśmy ostatnio z kolegami z podwórka, w którym graliśmy w latach 90-94. Gościliśmy nawet na ostatnim oficjalnym Jarocinie 94. Graliśmy tam na polu namiotowym i tak dalej. A nawet nagrywaliśmy w studiu Roberta Brylewskiego, świętej pamięci, wspaniałego muzyka, Złota Skała. Tam nagrywaliśmy swoją płytę. Więc zespół Afera, gdybyście państwo chcieli kiedyś poszukać w internecie, czy na Facebooku, czy na YouTube, to musicie wpisać Afera zespół funk, dlatego że tam w tej chwili namnożyło się tyle afer i jedna z afer bardzo promowana jest zespołem weselnym. To nie jest ten zespół, to nie jestem ja. Ale Afera zespół funk to może wtedy też, bo przepraszam, to też znajdziecie też inną stronę mojej działalności muzycznej. Więc bardzo dziękuję za tą małą, krótką reklamę. U nas jest to dozwolone, także jak pan jeszcze będzie coś chciał zareklamować, proszę bardzo, tutaj nie ma jakichś przeciwwskazań. Ale wie pan co? To jest bardzo ciekawe, bo nasza szefowa Sylwia Stępniak, ona organizuje festiwal coroczny, Whisky Festiwal Muzyki Rockowej w Raciborzu, to powinniście się wymienić. To być może tak, bardzo dziękuję. Coś się uda w tym temacie nawet zrobić. Ten drugi zespół... Teraz ja wykorzystuję reklamę. Ten drugi zespół jest non-profit, full fun, czyli nie chodzi w nim o pieniądze, tylko chodzi o dobrą zabawę, więc na pewno możemy się porozumieć. Dobrze, także, a Sylwia jest z nami, także Sylwia, pozdrawiam, słyszysz, to już zostawiam Dobrze, wam do uzgodnienia. Dziękuję bardzo. Ja już się nie będę mieszał. Dobrze, panie Mariuszu, przejdziemy jednak do tej polityki, tej ważnej polityki. Ale przepraszam, jeżeli mogę jeszcze coś dodać, to ta polityka, proszę ta bardzo, polityka tak też ostatnio Poparzonych doścignęła, bo został nam odwołany jeden z koncertów,
Nie będę mówił w jakim miejscowości, no bo to zawsze no, może rodzić jeszcze niepotrzebne jakieś jeszcze konflikty, no, ale w każdym razie został odwołany koncert i nieoficjalnie nam przekazano, że pani senator z PiS-u, która tam ma bardzo dużą zakulisową władzę, no po prostu odwołała ten koncert, to znaczy inaczej. Nie doszło do podpisania umowy, była już wynegocjowana, już był termin, już były wpisane w kalendarzu ten koncert i nagle okazało się, że nie, nie dojdzie do podpisania umowy i nie zagramy tam. No i oczywiście my to wiążemy ze sprawą marszałek Witek i to są jakieś pokłosie ujawnienia przeze mnie i przez Radka Gruce sprawy męża pani marszałek, który 2,5 roku leży na OIOM-ie. To wiążemy to z tą sytuacją, więc jakby ta polityka też wchodzi z butami w muzykę. To się zgadza. Ja zawsze w takich sytuacjach mówię, że najbezpieczniej jest zawsze wynająć szalkę katechetyczną. To zależy, czy nie gra się black metalu. No nie, z tego co słyszę, nie, to nie, dlatego mówię ja bezpiecznie. Żartuję. Tak. Oczywiście ja też. Ale zostawmy te żarty. Chociaż wrócimy do tych żartów, bo to jest zawsze lepiej i milej się rozmawia. Panie Mariuszu, Mariusz, możemy być po imieniu. Przepraszam, bo ja okej, okay, super, no to, dziękuję Artur. To bardzo mi miło. To jest zawsze wtedy... Nie również. Skracamy dystans, rozmawiamy o tak ludzkich i żywotnych rzeczach, że nie ma co. Jasne. Wiesz co? Marsz. Ostatni marsz, jak chciałem... Przejdziemy do tego dziennikarskiego śledztwa, do tych dziennikarskich śledztw, ale zacznę od tej ostatniego wydarzenia, o marszu. Ty retweetowałeś takiego tweeta, nawet zamieściłeś, że w internecie jaki był zasięg i tak dalej, ale nie o to będę pytał, bo to wszyscy wiemy. Natomiast jak ty odebrałeś ten marsz jako dziennikarz, jako widząc te afery, które tropicie razem z Radosławem Grucą i widząc te zestawienie tego marszu, tych radosnych ludzi, uśmiechniętych, bez takiego, takiej złość, no złość może była wewnętrznie, ale bez takiego wandalizmu, który mamy w zestawieniu z 11 listopada. Tysiące, setki tysięcy roześmianych ludzi, pozytywnie nastawionych. Jak ty to odebrałeś? No, wiesz co, ja przede wszystkim widzę, zarówno jako dziennikarz, też jako muzyk, skalę frustracji wszystkich tych, którzy widzą, ile zła się dzieje. I obawiałem się, że ta frustracja może jednak się wylać. Zawsze w tak dużym tłumie mogą znaleźć się jakieś jednostki, które akurat w danym momencie się nie pohamują, tak? A wtedy traci cała sprawa, traci większość. I bardzo się cieszę, że nie doszło do żadnych sytuacji niebezpiecznych. Bardzo się cieszę, że nie doszło do żadnych prowokacji, o których też była dosyć duża obawa po stronie zarówno jak i opozycji, jak i też dziennikarzy. Że nie doszło do takich sytuacji i z tego się bardzo, bardzo cieszyłem już od razu tego samego wieczora. No wiesz co, no, to było, to jest taka dużo, tak dużo, tak wiele tej frustracji w nas siedzi. Przez te 8 lat to narosło, kiedy, a szczególnie też w nas dziennikarzach, kiedy opisujemy jakieś historie, a potem się okazuje, że one po rządzących spływają po prostu jak po kaczce. Nic się nie zmienia. Za jedną dziesiątą z tych spraw, które my opisujemy, do tej pory w poprzednich latach leciały rządy, lecieli ministrowie, były dymisje urzędników, a to się nic nie dzieje. I dlatego jest ta frustracja w nas, że się nic nie zmienia. Jest ta frustracja w widzach, słuchaczach, którzy słyszą od nas te informacje, a potem włączają, może czasami przypadkowo, a może nie, telewizję publiczną i im się mówi zupełnie co innego. I oni głupieją, mówią, no jaka jest prawda, kto to mówi prawdę, kto rozsiewa jakieś fake newsy, to jest bardzo popularny w tej chwili termin, najlepiej komuś zarzucić, że rozsiewa fake newsy, to jest takie, jak tak przylepi się takie gówno, to potem bardzo trudno je odlepić, używać tego argumentu po prostu. Ale w każdym razie
ta frustracja była wszędzie widoczna i to fajnie, że ona się nie odzewnętrzniła, to fajnie, że ludzie przyszli i poczuli siłę i energię bycia razem, bo właśnie no, myślę, że taki był cel też dla Platformy, oprócz tego, że dostała oczywiście wiatr w skrzydła na parę tygodni najbliższych, to jeszcze chciała uświadomić ludziom, że warto być razem, tak jak wiele, wiele lat temu, kiedy zwyciężyliśmy, kiedy nasi rodzice, no przepraszam, to, bo ja miałem wtedy 18 lat, nasi rodzice zwyciężyli komunizm, że warto tak jak wtedy znowu być razem, trzymać się za ręce, bo tylko wtedy można zwyciężyć jakiegoś potwora. A więc fajnie, że to tak wyszło i bardzo się cieszę, że ta radość była w ludziach. Niemniej tutaj to no, zawsze wrzucę łyżeczkę, zawsze tak staram się troszeczkę też łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy tam byli i jak już tak zaczęliśmy na poważnie rozmawiać, to jednak był w nich jakiś pesymizm, że na jesieni może być inaczej, że obecna władza ma tyle instrumentów w rękach, że praktycznie opanowała już cały obszar życia publicznego i ma olbrzymią machinę propagandy, że był w nich ten pesymizm, czy pomimo tego uda się coś zmienić. Ale może to byli moi rozmówcy. Nie chcę mówić, że wszyscy są pesymistami. Na dzień wczorajszy, przepraszam, na sobotę, to wszyscy mieli w sobie dużo radości. Nie, oczywiście przecież rozmawialiśmy, ja tak samo rozmawiałem tutaj koleżanki i koledzy redakcyjni również, bo byliśmy praktycznie wszyscy na marszu z redakcji. Natomiast my od dwóch dni, w zasadzie od wczoraj, zaczęliśmy się tak zastanawiać redakcyjnie, jak to właśnie przełożyć teraz, no bo co by nie powiedzieć, ogromny sukces, jak ten sukces przełożyć na te zwycięskie wybory, jak po prostu zagospodarować tą fantastyczną atmosferę i takie nastawienie optymistyczne, i przeciągnąć je do tych wyborów, że politycy tutaj no, będą musieli coś jednak nam zaoferować. To nie mówię o marszach, chociaż mnie już, powiem szczerze i uczciwie, mnie już chodzi po głowie kolejny marsz, żeby nie było za często, ale chociażby na 31 sierpnia, czyli porozumienia, w rocznicę porozumień sierpniowych, żeby po prostu, tak jak czasami się zastanawiam, zwłaszcza po tym marszu, że my zaczęliśmy, mówię tu my jako ta strona opozycyjna, prawda, która się nie godzimy na te wszystkie przekręty, afery, które wy między innymi tropicie, żeby pomału zacząć przywracać taką normalną tą Polskę, że to nie PiS wszystko zawłaszcza, te marsze, nie marsze, ten patriotyzm, tylko my też jesteśmy Polakami i pokazaliśmy, że też nam się należy to, należy. Mamy do tego prawo, żeby też manifestować. I mówię, 31 sierpnia, solidarność, ale taka pozytywna solidarność. Ta solidarność z tymi nastrojami z lat 80. Ja nie mówię o solidarności o związku zawodowym w konkretnym przypadku dzisiejszym, tak, no bo to jest całkiem inny związek i całkiem inaczej jest już zarządzany. Ja już też nie będę się nad tym rozwodził, bo wiemy obaj o czym mówię i słuchacze pewnie też. Natomiast właśnie, żeby wykorzystać tą siłę, którą w tej chwili mamy. Zastanawiamy się nad tym, jak to politycy teraz przekują ten sukces niedzielny na sukces wyborczy w październiku. No tak, no właściwie to można tylko mieć do nich dwa słowa, nie spieprzcie tego, tak? Bo dostali znowu od nas jakieś tam dużo do zaufania znowu. Ci różni politycy, bo tam przecież były też różne przedstawiciele różnych partii opozycyjnych i żeby tego po prostu, tego zaufania znowu nie zaprzepaścili, które dostali, prawda? Wiesz, no, trudno mi doradzać politykom, no, jest, ja sobie zdaję sprawę,
że w dzisiejszych czasach opozycja ma strasznie związane ręce. To znaczy, tego nie było w latach wcześniejszych, przy poprzednich przetasowaniach politycznych, tak? Żeby strona rządowa miała takie narzędzia, miała po prostu wszystko w swoich rękach. Wszystko, co służy propagandzie, wszystko, co służy jej, wyłącznie utrzymaniu władzy. Więc to pole tego manewru, tej opozycji, no nie jest zbyt duże, tak? No, zgadza się. Ja mówię z większością, praktycznie ze wszystkimi twoimi tutaj uwagami, tezami się mogę zgodzić, dlatego że no też to śledzę, podobnie jak i ty też patrzę. No ja dziennikarskich śledztw nie prowadzę, nie znam się po prostu na tym, a tylko się mogę domyślać, że to jest ogromna praca, praca poza pracą, bo przekopanie się przez te wszystkie dokumenty, rozmawiałem właśnie ostatnio z Radosławem Górcą, że to jest naprawdę tak jak no ciężka, ciężka praca, bo to są segregatory, setki stron, jak nie tysiące, a trzeba wszystko dokładnie sprawdzić, no żeby nie zostać później oskarżonym, czy nie mieć postawionych zarzutów, jeżeli byście coś zrobili nie tak, czy byś zrobił nie tak. Mariusz, jest dużo w tej chwili już słuchaczy, którzy by chcieli zadać pytania, a tak jak mówiliśmy, jest jeszcze Robert, współprowadzący, kolega redakcyjny, więc ja w tej chwili robię stop, jasne, zostawię sobie część pytań na później i oddaję głos Robertowi. Robert, proszę dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki, to ja przejdę do tej naszej soczystej polityki, która nie raz sprawia nam radość, a nie raz po prostu jeżą nam się włosy na głowie. To ja zapytam o Lex Tusk. Czy Lex Tusk jeszcze może uratować w jakikolwiek sposób PiS? I bo dzisiaj widzieliśmy wszyscy w TVN-ie ten sondaż, który pokazuje, że już następuje jakaś tam mijanka między Koalicją Obywatelską a PiS. No, tam na punkty po prostu teraz już walczą, ale słupki się zrównały, ale czy Lex Tusk da PiS-owi jakąkolwiek tutaj jeszcze ewentualną przewagę, czy raczej jest to taki ostatni krzyk rozpaczy? Uważam, że raczej to, co powiedziałeś na końcu, że za późno, znaczy z ich punktu widzenia PiS przeprowadził to za późno. Gdyby to powiedzmy na początku roku albo jeszcze na jesieni zaczęła pracę ta komisja, to oni mieliby z tego dla siebie większy polityczny urobek. W tej chwili to jest już mało czasu. Myślę, że Donald Tusk potrafi sobie w takich sytuacjach radzić, jeżeli zostanie wezwany przez tą komisję, przed komisję. Widzieliśmy to już. To po prostu ich, jak to się mówi, rozjedzie. Myślę, że będą próbowali oczywiście iść w te wszystkie sprawy dotyczące kontraktów gazowych i tutaj bardziej jest politycy PSL-u mogą się czuć jakoś tam nie zagrożeni czy niepokoić się lekko, bo tutaj pytania będą szły ostre w ich stronę. Natomiast no tak jakby reasumując, ta komisja nie przyniesie im tego pożytku, na który oni liczą, bo elektorat ich no nienawidzi Tuska, no co tu dużo mówić, no po prostu nienawidzi Tuska. Nie wiem, czy widzieliście te rzeczy, które na Facebooku wypisywał senator PiS-u, te kalumnie. Jak nie, to możemy później do tego wrócić, na Tuska. Natomiast no, nikogo też ze strony opozycyjnej ta komisja też nie przeciągnie na drugą stronę, nie przekona, więc nie sądzę, nic ona nie przyniesie, oprócz tego, że TVP Info będzie tym grzało czerwonym paskiem, znowu oślepiało nas przez tygodnie. Dobrze, a to w takim razie teraz przejdziemy do tej sceny
opozycyjnej. No dalej jest tam dziwna sytuacja, ponieważ mamy cztery w zasadzie partie, które pretendują ze strony opozycyjnej oczywiście o tą wygraną. No Koalicja Obywatelska ma największe tutaj szanse na ten najwyższe podium, ale jest też PSL i Hołownia, ten ostatnie ich połączenie, czy też taka fuzja, która nastąpiła między tymi partiami, którą nazwali zresztą tą trzecią drogą. Czy tutaj widzisz jakiś taki ewentualny też pozytywny oddźwięk i mają rzeczywiście duże szanse na to, żeby ugrać coś w tych wyborach, bo raczej te sondaże no, nie są ciekawe. No, po prostu gdzieś tam ta osamotniona lewica jeszcze jest, ale wszyscy chyba liczyli, że po połączeniu PSL-u z Hołowni i PSL-u, no coś z tego będzie lepszego, a tutaj nagle taki marazm. Co o tym sądzisz? Jak to wiesz co, widzisz? To dla mnie było i tak taka egzotyczna jakaś koalicja, egzotyczne połączenie. Tak jak powiedziałeś, na przykład SLD ma ten stały elektorat, pracuje sobie tam jak na tyle, na ile mogą, mają kilka pomysłów i jakby stała droga. Natomiast tu połączenie tych dwóch ciał politycznych było dla mnie jakieś takie od początku egzotyczne. Takie jakieś zakulisowe, zawsze dochodzą jednak słuchy stamtąd, że to była tylko taka taktyczne zagranie, a nie jakiś ślub na dłużej. Więc no jakoś tu nie mam przekonania, wiesz, nie mam przekonania do tego forum, więc to, że tutaj im bliżej wyborów, to będzie trochę spadać, mam takie przekonanie, że tak to będzie wyglądać, bo wydaje się, że wyborcy obu tych partii czują, że to jest takie małżeństwo na chwilę tylko. No właśnie, to trochę jak Porozumienie i no dokładnie, Agrounia, to też też mi by chodziło było. po głowie to porównanie. No tam było jeszcze bardziej egzotyczne połączenie i jeszcze szybciej się rozpadło. Tak, dokładnie, dokładnie. Ostatnio rzeczywiście o tym usłyszeliśmy. Ale uchylmy jeszcze na sekundę dosłownie tej zasłony, która mówi o tym, dochodzą pewnego rodzaju słuchy, kto będzie nowym prezydentem i kto będzie nowym premierem, jeżeli w ogóle, chociaż tego nie dopuszczam do myśli nawet, wygra PiS. Tam się dzieją różnego rodzaju zakulisowe sprawy. No, wymienia się nazwisko Beaty Szydło. Gdzieś tam w odwodzie jest także Suski, już chyba słynny. Coś więcej możesz nam zdradzić na ten temat? Kto tam wychodzi na czoło i kogo chcą wypchnąć na te prominentne stanowiska? Wiesz co, nie. Dlatego myślę, że nie mam nic do powiedzenia tutaj, dlatego że nie słucham w tej chwili jeszcze tych takich ploteczek, bo one są kompletnie pozbawione sensu. Jest jeszcze tak daleko do... Znaczy, może z jednej strony blisko, z drugiej strony daleko do wyborów. Na pewno w szeregach PiS-u pojawił się lęk, strach, bo niektóre ich ostatnie działania są bardzo nerwowe. Więc myślę, że to, że tam ktoś wrzuca jakieś ploteczki, a może ja będę kandydatem, albo ten będzie kandydatem, to jest tylko takie bardzo wstępne harcowanie przed główną bitwą. Nie przywiązywałbym się do tego w ogóle. Ostatnio słyszałem na przykład, że nasz wojewoda mazowiecki, przepraszam, wyleciało mi z głowy, bo to jest nowy wojewoda mazowiecki, wyleciało nazwisko z głowy, może ktoś przypomni, też mówi, że się przygotowuje do wyborów prezydenckich, dlatego właśnie jest bardzo aktywny i znaczy nie on mówi, jego otoczenie mówi, o tak, żeby być do bliższym prawdy. Dlatego właśnie organizuje konferencję za konferencją i dlatego tak bardzo tam podgryza Trzaskowskiego, tak? No ale to jest, jak się tak by poważnie wzięło to pod uwagę, no to raczej uśmiech na twarzy pozostawia. No więc ja bym się nie pokusił o jakieś poważne rozważania, kto może być premierem, a kto będzie tam wicepremierem, ministrem obrony i tak dalej. No, mieliśmy bardzo mocnego kandydata, mówię jeszcze teraz do zmiany,
Morawieckiego, tak? No był to minister Błaszczak i się to wszystko porozmywało. I minister Błaszczak, wicepremier, ma teraz problemy z rakietami i jego pozycja zaczyna też słabnąć w PiS-ie i tak dalej. No, więc to się wszystko zmienia, a po tej stronie rządowej, czy właściwie inaczej powiem, nie po stronie rządowej, powiem po stronie Zjednoczonej Prawicy jest w tej chwili takie podgryzanie sobie kostek, te walki po buldogów pod dywanem są tak ostre, że co z tego wyjdzie, naprawdę trudno już w tej chwili rozstrzygać. To ja tylko się wtrącę, przepraszam, Robercie, nowym wojewodą mazowieckim jest od 18 kwietnia Tobiasz Bochenski. Dokładnie, dokładnie tak, o niego mi chodziło, że jego otoczenie zaczęło takie sygnały wpuszczać, że on właśnie się przygotowuje do startu do w tym wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. To, no to ja się tylko uśmiechnąłem i dlatego też z uśmiechem powtarzam tutaj tę ploteczkę. Czyli wyścig szczurów na prawicy rzeczywiście jest i pewnie będzie do samego końca. Zobaczymy, jak Kaczyński rozda te karty, chociaż wychodzi mu chyba coraz słabiej. Ja nie wiem, czy to naprawdę nie jest już taki schyłek, trochę zmęczenie, ale zdecydowanie coś się tam posypało, bo nie ma, zdecydowanie nie ma już lidera na w PiS-ie. Kaczyński do tej pory, jak był tym liderem, tak ostatnio jest naprawdę w głębokim takim cieniu, ale zostawmy ich, niech oni się tam jeszcze mieszają, jeszcze wymieniają, jeszcze walczą i podgryzają, na pewno te młode delfiny, a tak naprawdę to chyba rekiny, również przystąpią do tej walki niedługo, więc to będzie na pewno ciekawe i będziemy to z uwagą obserwowali. Ostatnie moje pytanie, bo tutaj słuchacze już nam czekają ze swoimi pytaniami, ostatnie moje pytanie będzie dotyczyło pewnego rodzaju takiej przyszłości. Jak widzisz tą scenę polityczną po tych wyborach, jeżeli wygra opozycja? Dogadają się czy nie? Trochę to widzę tak nie do końca w takich bardzo jasnych barwach, to znaczy na pewno się dogadają, ale takie dogadanie może rodzić później pewne turbulencje i kłótnie. No to zawsze, no ja to pamiętam z poprzednich lat. Więc czy taki rząd opozycyjny przetrwa 4 lata, tego nie wiem. Mam tutaj takie jakieś niejasne obawy, że ta dłuższa perspektywa może być różna. Niemniej oczywiście w momencie wygranej teraz na jesieni oczywiście tutaj zwycięży rozsądek i wszyscy usiądą do jednego stołu i myślę, że się dogadają. Tak, tutaj tak. Natomiast czy to przetrwa 4 lata, tego nie wiem. No to w takim razie poczekamy i będziemy obserwowali. Ja myślę, że to przetrwa, ale no niejednokrotnie dostarczy nam dużo emocji, ponieważ te różnice między partiami są i one nie znikną po wyborach. To nie będzie jedna opozycja, to nie będzie scalona opozycja, to będzie bardzo różnorodna opozycja, która będzie chciała także ugrać dla siebie ten kawałek tortu politycznego. Zobaczymy, poczekamy, a tymczasem oddajemy głos naszym najlepszym słuchaczom. Pierwszy zgłosił się Maciej, więc Macieju, krótko, zwięźle na temat. Dzisiaj dużo chętnych do zabrania głosu, więc oddaję ci głos. O, krótko, naprawdę, no. No wszystko ma swój czas po prostu, także no tak w miarę zmienić, tak? Dobry dzień, dobry panie Mariuszu. Witam. Ja tam widziałem jakieś, nie wiem, dosłownie fragmenciki tego, na przykład, że macie tam jakiś podcast, Podejrzani Politycy na Radio Z. To Radek Gruca ma, to ja tylko jestem tylko tutaj takim gościem. To... No tak, tak, ale to z tego moja opinia. Tylko proszę się nie obrazić. Proszę bardzo. Ja tej pani waszej redaktor Lubecki, nie za bardzo lubię ją, nie za bardzo mi się podoba. Ale to jest moja opinia. No dobra, jakie to byłoby moje pytanie, żeby nie przedłużać. Dlaczego bo wielokrotnie się na przykład wymawia, że no, za platformy były takie, nie wiem, dwie takie mikroaferki, no.
A zapisy to nie, te tysiąc ponad, już tysiąc przekroczyło. No właśnie, pytanie jest, dlaczego pisma tysiąc afer, a nic mi nie spada w sondażach, no. Donald Tusk w jednym tam wywiadzie powiedział, dlaczego ten przedpisowy nie spada. Nie będę tego mówić, bo wystarczy to sobie poszukać. Chyba dziennik pomorski zawsze pomoże, wystarczy wpisać w YouTube i to będzie. Ale dobrze, czemu... czy politycy PiSu tak się boją, nie wiem, przegranej ze strachu? No to, nie wiem, krzyczą, jakie to tam były afery za platformy, czy tam mafie VAT-owskie, paliwowe, że no, nie wiem, armia była do bani, nie wiem, no, że budżet tam był kruchy, no, że traciliśmy miliardy, no, no, że na przykład miliardy nie szły na edukację, na służbę zdrowia, na wszystko, no. Mam to sobie wrażenie, jakby, że politycy PiSu tak gadają, te krzyczą, że można było odnieść wrażenie, że rządy Platformy prawie się niczym nie różniły od rządów PiSu, no. Takie odczuć można wrażenie, no. Ja wiem, że było inaczej. Ja byłem niestety mały, jak były rządy Platformy, ale nie wspomnę, że tam było ogólnie spokojnie, no. Czytałem Twitter, że na przykład za rządów Platformy było stabilnie. Bo jeszcze tam niektórzy niestety wymieniają, że zaczyna kartkę, ty złośliwi, albo że na przykład 5 złotych emerytury, nie wiem, no coś takiego, no, no takie złośliwości, takie głupoty, no. Ale co pan tak o tym sądzi? Dziękuję. Proszę bardzo. Więc tak, ja jestem dziennikarzem od 97 roku, więc przeżyłem i rządy SLD, i pierwsze rządy PiSu, i potem rządy Platformy, i, no także no, kawałek czasu. I też sobie zadaję pytanie, dlaczego jest tyle sytuacji, tyle tych, nazwijmy to, afer, a że ten rząd trwa i tak jak pan powiedział, spływa po nich, ja też to też mówiłem, że spływa po nich. I odpowiadam sobie w ten sposób, to odpowiedź jest złożona. Myślę, że tutaj zadziałało wiele czynników. Bardzo krótko, po pierwsze, PiS nie miał żadnych skrupułów w zawłaszczeniu całkowicie całego aparatu państwowego, czego poprzednie rządy nie miały, albo tamte rządy były na tyle koalicyjne, że był jakiś podział. No, na przykład był podział w Polskim Radiu, że jeden program miało Platforma, drugi program miało PSL. Jakoś nawzajem tam sobie patrzyli na ręce, starali się nie przekraczać pewnych tam granic. No, PiS wziął wszystko i przekroczył wszelkie granice. I jakby zniszczył wszelkie wartości, jakie były w tym kraju. I rozpoczął totalną propagandę. Takiej propagandy nie było nigdy. To znaczy, no, dziennikarze wiadomości przy poprzednich rządach tworzyli te wiadomości naprawdę uczciwie. Jak trzeba było dowalić Platformie, to dowalali Platformie. Jak trzeba było dowalić SLD, dowalali SLD. Mówiąc, przepraszam, mówię takim językiem no, prostym, nie ulicznym. A teraz jest tylko jedna droga, jeden przykaz, jeden czerwony pasek, no po prostu, jakby tylko w innych permutacjach, tylko to strzelamy w jedną stronę i to strzelamy nieraz no, bardzo kontrowersyjnie. Nie chcę być pociągnięty później przed sąd, ale to są po prostu nieraz fejki, no po prostu fejki. Nawet nie nieraz, bardzo, bardzo często. Tworzenie materiału przez media publiczne to urąga wszelkim prawom i zasadom dziennikarskim. Po prostu. Natomiast no to jest jakby drugi punkt, czyli propaganda rozwinięta do takiego poziomu, jakiego w tym kraju nie było. I trzeci punkt to jest zmiana technologiczna, to znaczy nie było tych narzędzi mediów społecznościowych, które teraz są rozwinięte, no choćby nawet to, za pomocą czego dzisiaj rozmawiamy, ale wszystkie Twittery, wszystkie Facebooki, które z jednej strony powodują, że ludzie się szybciej komunikują, ale z drugiej strony powodują, że szybciej dociera do nas też ta propaganda i wchodzi nam w głowę. Kiedyś mogłeś przeczytać coś na drugi dzień w gazecie albo obejrzeć to w wiadomościach, a teraz masz to 10 sekund przed sobą. Więc to powoduje, że jeżeli
prowadzisz totalną propagandę, to szybciej docierasz do ludzi i szybciej jesteś w stanie przeciwdziałać na przykład jakiemuś artykułowi, który krytykuje cię albo wyciąga jakąś aferę, ty szybciej po prostu go neutralizujesz, mówię z punktu widzenia tego propagandzisty rządowego. Tak, szybciej masz narzędzia po prostu. I czwarta rzecz, niestety jesteśmy świadkiem pewnego kryzysu demokracji, na rzecz takich totalitarnych ustrojów i na rzecz państw, które wiesz, no, łamią wszelkie prawa demokratyczne. I to się też jakoś przekłada na to, że u nas w kraju też podobnie dzieje się też podobnie, czyli demokracja zaczyna przegrywać. A w związku z tym, jeżeli demokracja przegrywa, to i przegrywa też prawda. No. Wygrywa fałsz. Więc jakby to jest, są takie cztery elementy, które ja widzę i które składają się na to, że jest takie zjawisko, że choćbyśmy nie wiadomo ile ujawniali rzeczy, to tam ten mur stoi cały czas. Czyli można powiedzieć, że system po prostu, ale sarkastycznie powiem, że gdyby, że jeśli rząd platform były takie złe, no to dlaczego praktycznie nikt nie siedzi? No to jest zabawne, najbardziej zabawne. No oczywiście, no, tak, no taki, przecież mnie... Dać taki argument wyborcy PiS-u. Oczywiście, no mieli... Skoro Tusk jest taki zły, diabeł to jest, no dlaczego nie siedzi? Tak, mieli 8 lat na to, prawda, żeby znaleźć wszystkie dokumenty, kwity, jak to się mówi, i posadzić Tuska na ławie oskarżonych. No to... A tego to się nie udało, bo znaczy, że nie ma. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że jest z nami Radosław Gruca, którego serdecznie witam i spełniło się jedno z moich marzeń, żeby w Radio Rebeliant był ten mój ulubiony duet z podejrzanych polityków, czyli właśnie Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. No to widzicie, marzenia czasami się spełniają. Dobrze, ale przechodzimy dalej, jeżeli oczywiście Radosław Gruca chciałby zadać tutaj pytanie? Zabrać też głos, czy zadać pytanie, to zapraszamy serdecznie. Tutaj jest platforma materiału, które przygotowujemy. Może publicznie o nim porozmawiamy. Jasna sprawa, to by było naprawdę ciekawe już teraz. Dobrze, ale teraz kolejne pytanie na pewno zada Anna Gryta z Radia Rebeliant, więc witam i zapraszam. Dzięki, Robercie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Radku. Też cześć. Ja jestem waszą fanką, oglądam, słucham, udostępniam, więc nie chciałabym może pytać o program, tylko zadać trochę inne pytanie, no bo właściwie Maciej o ten temat zaczepił i pytanie będzie trochę rozbudowane, przepraszam, postaram się streszczać. Chodzi o to, że tak, z jednej strony już jesteśmy nieczuleni chyba tymi wszystkimi aferami. Ja ostatnio widziałam, ponieważ mamy tam wkład jako organizacja w informację NIK-u na temat niechęci samorządów do udostępniania informacji publicznej. I on w zasadzie przeszedł sobie bez żadnego echa ten raport NIK-u. Ale mieliśmy też innego rodzaju rozmowy i ja bym chciała zadać pytanie jako dziennikarzowi, bo często spotykamy się, był tutaj u nas na przykład legenda, był pan Janas u nas, mieliśmy kilku gości, to znaczy wszyscy są ważni, ale część z tych gości, jeżeli ich o to pytamy, to mówią tak, że nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej, każdego trzeba indywidualnie jakby rozliczyć. I mam pytanie o dziennikarzy właśnie. Jak wy jako dziennikarze podchodzicie do tych osób, nie wiem, czy mogę ich nazywać dziennikarzami, do tych osób, które pracują w tych mediach, czy to regionalnych, czy tych centralnych. Jak wy na to patrzycie? Na te osoby, które tam zostały, które pracują,
Czy to są osoby, które powinniśmy, nie wiem, trudno to sobie wyobrazić, ale czy my powinniśmy domagać się, nie wiem, zwolnień grupowych, czy w ogóle, jak i wy jako dziennikarze, a zwłaszcza dziennikarze śledczy, którzy no, ujawniają różne mniej czy bardziej dotkliwe jakby i szkodliwe dla nas wszystkich, dla społeczeństwa te przekręty. Jak wy patrzycie na tych ludzi, których pewnie znacie, znaliście, gdzieś tam się spotykaliście w różnych okolicznościach. Jak to wygląda? Ja powiem tak, ja indywidualnie jako człowiek przestałem z nimi utrzymywać kontakty, bo ja wiem, że wszystkie decyzje są trudne, że ludzie mają kredyty i tak dalej. Ale mam przykład mojej żony, która odeszła kiedyś z wiadomości właśnie z różnych takich przyczyn politycznych i pamiętam, że nie liczyliśmy wtedy, że oj, ubywa nam jedna pensja, co my zrobimy, tylko po prostu czuła, że tak trzeba zrobić i ja czułem, że ona podejmuje właściwą decyzję, więc każdy z tych, którzy tam pozostali w tych mediach, podjął taką decyzję. No ja takiej decyzji nie akceptuję, że oni tam są, więc ja zerwałem kontakty. Wiesz, no to nie, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że będą zmiany w mediach, to ja bym był tutaj za tym, żeby to było przeprowadzone nie jako sąd kapturowy, tylko bardzo, bardzo rzetelnie i uczciwie, czyli żeby każdy taki dziennikarz przeszedł weryfikację, ale naprawdę rzetelną, czyli z przejrzeniem jego materiałów i oceną tej rzetelności, jaką on prezentował w swoich materiałach. To będzie oczywiście mega trudne, żeby to przeprowadzić bez emocji, żeby nie ścinać głów po prostu dla ścięcia głów, czyli zjawia się dyrektor na Placu Powstańców i już pierwszego dnia leci 50 osób, tak? No to nie o to chodzi. Wiem, że to będzie trudne i dlatego to nie tylko będzie oczywiście, jeżeli dojdzie do czegoś takiego, do zmiany władzy, no to będzie trudne też i w spółkach Skarbu Państwa i w administracji, no aż trudno sobie wyobrazić to. Natomiast no, rozmawiamy teraz o naszym zawodzie dziennikarskim, więc chciałbym wierzyć, że wśród tych, którzy zostali po tej stronie prawdy, są ludzie o takim autorytecie i o takiej uczciwości wewnętrznej, że będą w stanie przeprowadzić to uczciwie i rzetelnie. Ale oczywiście to będzie musiało być przeprowadzone. Dziękuję bardzo. Robercie, przepraszam, tak. Ja skorzystam tylko tak chwilowo. Mariusz Radosław jest z nami, ja go również serdecznie witam, ale on jest, słucha, co mówisz i mam taką podejrzliwość, że on jednak cały czas martwi się o to, żebyś nie spalił kolejnego tematu. Także uważaj, dobrze, uważaj. Bo... mnie, tak? Dobrze. Gdzieś mi taki mój zmysł mówi, że słucha, mówi, cholera, żeby Mariusz nie spalił nam kolejnego Słuchajcie, tematu. Słuchajcie, jeżeli udało wam się obejrzeć chociaż tam jeden raz no, w Podejrzanych Politykach, to wiecie, że Radosław to jest taki człowiek bardziej trochę w gorącej wodzie kąpany, a ja jestem tym komponentem spokojniejszym, że on ma trochę więcej sobie właśnie takiego zawadiaki, a ja jestem tym, który go tam sprowadza na ziemię i stara się panować nad swoim językiem, panować nad tym, żeby nie iść za daleko i tak dalej. Jesteśmy trochę takim połączeniem ognia z wodą. I być może dlatego Radek się zjawił, żeby posłuchać, co ja tam będę tak nie do końca mówił, tak? On by powiedział to pewnie dosadniej. Wulkan energii. Tak. Tak, znamy Radosław, często przychodzi do nas, także wiemy, fantastyczny człowiek. Proszę, Robercie, przepraszam, że tak wszedłem w słowo. Nic nie szkodzi, więc wskakujemy w kolejkę naszych słuchaczy. Teraz następny będzie Leon. Zapraszam, Leon. Cześć, kłaniam się, cześć rebelianci, cześć Robercie. Pozdrowienia z Teńca, Marsz Powolność dalej trwa, tak jak napisałem na Twitchie. 4 czerwca, frekwencje liczymy dalej.
Ja przynajmniej naliczyłem z 10 tysięcy osób, które się do mnie dołączyły. I chciałem się odnieść do tego, co mówiliście, kiedy zrobimy sobie następny marsz, kiedy politycy wreszcie nam coś zorganizują. Ja mam propozycję dla rebeliantów. Dajmy politykom robić sobie politykę. Dajmy im trochę oddechu, żeby oni mogli sobie poukładać programy, a ja was zapraszam 8 czerwca na wrocławski rynek. Ja tam docieram z flagą, która idzie z Wałbrzycha już trzeci dzień. Jutro docieram do Wrocławia, ale chciałbym zostać przez cały 8 na wrocławskim rynku, więc przynieście te flagi, które były 4 czerwca w Warszawie. Ja chciałbym się z nimi spotkać i zróbmy im jeszcze raz młyn i ciśnijmy ich dalej. Ja idę do Warszawy z Wałbrzycha, do Warszawy docieram 21. Będę jeszcze w Łodzi, w takim dużym mieście, więc zróbmy coś my jako obywatele wreszcie razem, bo tyle sobie mówimy o społeczeństwie obywatelskim. Więc myślę, że czas wreszcie na to, żebyśmy my to zrobili. My obywatele i my rebelianci. Dzięki piękne i pozdrawiam z Tyńca. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Fajnie, fajnie. Niech tam flaga maszeruje, a my rzeczywiście może dołączymy do niej, bo to jest fantastyczny pomysł. Także Artur, widzisz, dostałeś już tutaj odpowiedź na swój pomysł, który wrzuciłeś. Więc lecimy dalej. Teraz kolejny zgłaszał się nie premier, więc nie premier, zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witajcie. Potwierdźcie tylko, że mnie dobrze słychać, bo siedzę nad jeziorem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze słychać i masz bardzo radiowy głos. Zacząłem się zastanawiać, czy nie jesteś moim kolegą, czy się kiedyś gdzieś nie zetknęliśmy. Zetknęliśmy się, ale to powiem inaczej, bo Ania powiedziała, że jest waszą fanką, ja też jestem waszą fanką, ale wolę aferę niż poparzone. O, tak. Super, bardzo się cieszę, dziękuję. A ten rebus niech rozwiązują ci, co wiedzą. O co chodzi? Dobrze, do brzegu. Powiedziałeś, że ten mariaż Hołowni z Kosiniakiem jest dosyć ekscentryczny. A ja chciałem ugryźć to z drugiej strony. Nie uważasz, że ten mariaż jakkolwiek by nie był ekscentryczny, jakkolwiek by nie oceniać z poziomu bańki, w której każdy z nas jest, może przynieść opozycji trochę więcej głosów, przynajmniej tych, którzy nie chcą głosować na Platformę i na Donalda Tuska, bo chcą zmiany, albo tych niezdecydowanych. Czy to nie może być, czy to nie jest jednak pożyteczny mariaż, aczkolwiek, jakkolwiek pejoratywnie z punktu widzenia własnej bańki byśmy tego nie oceniali. I chciałem jeszcze zapytać o dziennikarzy. Tak się składa, że te bańki, w których żyjemy, troszeczkę mnie uwierają. Muszę powiedzieć, że jak to jest w waszym środowisku, bo widzimy tak, jeśli jest dziennikarz, który nie popiera jednych, a i nie popiera drugich, czyli tak naprawdę obiektywnie rzecz biorąc, znaczy zgodnie z etosem, sztuką, stara się być bezstronny i wyciąga fakty, no to jest symetrystą. Określany jest tak przez bańkę jedną, bo jest symetrystą, bo nie walczy dokładnie z drugą stroną, tak? Czy istnieje jeszcze tak naprawdę rzetelne dziennikarstwo, które będzie w stanie być dziennikarstwem? Czy nie będzie tak, że jeśli Kolanko, powiedzmy, okej, on miał tutaj jakiś mariaż z doradztwem, ale tak zakładam, że 75% dziennikarzy komuś doradza i także politykom, bo trzeba jakoś żyć. Natomiast czy to jest powód, żeby nazywać ich symetrystami? Bo według mnie symetryzm, tak jak rozumiem dziennikarstwo, to powinien być komplement. Masz rację, że zupełnie się zdewaluował to pojęcie symetryzm, tak? Ono zaczęło znaczyć pejoratywnie. W dziennikarstwie to jest obiektywizm i szukanie prawdy, dociekanie do prawdy, tak? To bardziej tak, to na, tak nas uczono. Więc wiesz co, po prostu myślę, że po obu stronach narosły takie emocje, i to jest tak, się mówi, że to są takie dwa plemiona, które się naparzają i walą pałami po głowie, że między nimi, ten, kto stoi między nimi, dostaje po głowie i z jednej, i z drugiej strony. I ja po prostu chcę
umknąć tej wizji, chce wyjść z tej matni, chce wrócić do tego, co było, czyli do tego, że jeżeli ktoś wkłada w coś serce i uczciwie dociera do prawdy i robi wszystko, żeby poznać tę prawdę, bo umówmy się, tak naprawdę bardzo trudno jest poznać całą obiektywnie prawdę. My widzimy jakiś fragment i staramy się na tej podstawie zbudować jakiś wizerunek, który jest najbliższy tej prawdzie, nie? Ale że jeżeli ktoś tak uczciwie to robi, to po prostu tylko trzeba przyklasnąć i nie można nazywać go, czy jest symetrystą, czy niesymetrystą. Po prostu odrzućmy to. To się wszystko już zdewaluowało. Po prostu dzielmy na to na prawdziwe dziennikarstwo i nieprawdziwe, na uczciwe i nieuczciwe, tak? Może jeżeli zaczniemy i wrócimy do tej korzeni, może wtedy wrócimy do tej prawdy. Nie wiem, czy przyjmujesz moją odpowiedź, czy wyczerpałem w tym zakresie. Wiesz, to nie chodzi o to, czy ja przyjmuję, czy nie, ale była ona taka, jak rozumiem, dziennikarstwo. Tak to określę. A powiedz jeszcze a propos tego Mariaszu Hołowni i Kosiniaka. Czy oni mają szansę, według ciebie, obserwujesz tą scenę już od x lat, mają szansę, mimo tego, jakbyśmy ich pejoratywnie nie określali, jednak przynieść do tego na ten opozycyjny stół trochę głosów, które mogą no, przeważyć, bo jak widzimy, tutaj idzie na noże między Platformą a PiS-em. To znaczy, wiesz, no myślę, że taki był cel właśnie tego, jak powstawał Hołownia, a potem jak łączyli się tutaj z PSL-em. Taki był cel, żeby ściągnąć właśnie, tak jak powiedziałeś, tych, którzy no, nie do końca się utożsamiają z Platformą, nie do końca się utożsamiają z liderem Platformy. Mają jakieś tam zeszłości, coś im tam pamiętają. No, przecież też oni nie są wolni od grzechów. Ale teraz, im bliżej będzie wyborów, to tak jak powiedziałem, ta temperatura będzie wzrastać. To będzie po prostu powodowało polaryzację, czyli zasysanie do tych dwóch centrów wyborców, tak? Więc dlatego myślę, że stąd jest topniejące poparcie dla tego Mariaszu. No też trzeba przyznać, że Hołownia no popełnił parę błędów politycznych, parę razy podjął niewłaściwe decyzje i tak wyszło, że no może nie jest super jakimś wizjonerem politycznym i to też chyba się trochę przełożyło na to, wiesz. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo i miło było. Dziękuję. Dziękuję również. Przechodzimy dalej. Teraz Grzegorz, a następnie Adrian. Zapraszam, ale cały czas wysyłam też sygnał do Radosława Grucy. Jeżeli tylko chce głos, to kliknąć w mikrofonik i zaraz udzielimy. Grzegorz, zapracowany. Czuję, że po prostu opiekuje się mną tutaj. Tak. Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Panie Mariuszu, taką propozycję mam, jakby pan już nie chciał być dziennikarzem, pan powinien zostać dyplomatą i to takim naprawdę. Panie Mariuszu, my jesteśmy w podobnym wieku, przeżyliśmy mniej więcej te same rządy, przeżyliśmy tą samą formę edukacji. Ja mam takie pytanie i trochę tym moim pytaniem chciałbym odpowiedzieć Maciejowi. Czy nie ma pan wrażenia, że PiS, ta nawałnica tych afer i tak dalej, i brak reakcji ze strony społeczeństwa, większości dziennikarzy, tutaj nad premiera chciałbym uświadomić, jak ja widzę na przykład symetryzm. Dla mnie symetryzm to jest coś takiego, że dziennikarz reaguje na coś, co się zdarzyło z jednej strony, a jeżeli jest reakcja jakaś albo afera z drugiej strony, to zamyka usta albo momentalnie zachowuje się dyplomatycznie. To jest symetryzm. To nie jest tak, że dziennikarzy wszystkich się nazywa, bo mamy w Polsce kilkunastu naprawdę bardzo dobrych dziennikarzy. Pan Mariusz też moim zdaniem się do nich zalicza. Dziękuję bardzo. I teraz, panie Mariuszu, ja mam takie pytanie odnośnie właśnie tego, co poruszył Maciej w pierwszym pytaniu. Czy pan nie ma wrażenia, że PiS czerpie, to trochę jest brutalne, ja wiem o tym, ale ja tak uważam, że PiS czerpie i z bolszewizmu, i z nazizmu jednocześnie, bo ja czytałem Mein Kampf,
Miałem dziadka Niemca, który kazał mi to przeczytać. Mam w domu książkę, którą dostali, którą oni musieli posiadać jako Niemcy w tamtych czasach, musieli posiadać ją w domach, jak Biblię. I dziadek kazał mi ją przeczytać po to, żebym to zrozumiał, o co tam chodziło i żebym wiedział, że nigdy czegoś takiego nawet nie mam myśleć o tym, żeby zostać narodowcem albo kimś takim. Dziadkowie obydwaj uciekli z Wehrmachtu, walczyli u Andersa pod Monte Cassino i wrócili do, przyjechali do Polski razem z naszą armią i tak zostali, ale czy pan nie ma wrażenia, że PiS czerpie właśnie i z tego i to jest typowo bolszewicko-gebelsowska propaganda, taka brutalna, bezpardonowa, bo spójrzcie, co oni robią. Oni niszczą każdego i nie cofną się nawet przed tym, tak jak był ten ostatni spot. Nie cofną się nawet do tego, żeby porównać ludzi, którzy pójdą na marszu z własnej woli do ludzi, porównując ich do ludzi, którzy mordowali inne nacje w Auschwitz. Czy nawet jak teraz ten radny Strzewa powiedział, że jak PiS wygra na jesień wybory, to opozycja będzie miała do powiedzenia tyle to Żyd w getcie. No. Niech mi pan powie, czy pan tego tak nie widzi. Powiem tak, jak zwykle dyplomatycznie. Rzeczywiście jest tak i to też chyba już się pojawiało w tym, co ja mówiłem, że coraz trudniej jest wykonywać ten zawód, ponieważ jest usystematyzowana machina ciśnięcia, pocisku, jak to mówią młodzi, na tych, którzy piszą rzeczy, które nie są po myśli obecnie rządzących. I to się zaczyna na wielu polach. Widzieliśmy to z Radkiem w sprawie NCBiR-u. Po naszych pierwszych materiałach, jak ujawniliśmy tam dopiero na samym te pierwsze rzeczy dotyczące nieprawidłowości w tym programie, gdzie tam ten 26-latek miał dostać 55 baniek, to już na drugi dzień od razu przyszło pismo przedprocesowe straszące nas sądem. I to jest w tej chwili nagminna praktyka. To znaczy, że jeżeli opisujesz coś, co jest rzeczywiście trafioną w obóz rządzący, to za chwilę przychodzi zaraz wezwanie przedsądowe, wezwanie do sprostowania i tak dalej. A to oczywiście działa. To działa nie tylko na dziennikarzy, to działa na całą organizację, działa na nasze radio, działa na naszego szefa, który zaczyna się zastanawiać, kurczę, a może oni się mylą, a może coś, prawda? To jest tak psychologiczne. No to zaczyna się od tego, na tym poziomie. Potem, jeżeli my coś opisujemy w mediach społecznościowych, to nagle pojawiają się jakieś dziesiątki jakichś troli, które nagle zaczynają nas atakować i to czasami bardzo brutalnie. Na przykład mi wypomina się, że pracowałem tam te 10 miesięcy na Stadionie Narodowym. No ja tam poszedłem, oczywiście tłumaczę się teraz, no, nie powinienem się tłumaczyć, ale powiem, poszedłem tam pracować, bo wydawało mi się, że będę robił koncerty, wydarzenia sportowe, super. A tu nagle się okazuje, że oni mówią, aha, dostawałeś pieniądze od Platformy, to na pewno po prostu cię przekopili. Pani minister Mucha była twoją szefową. No więc i nagle jesteś atakowany od takich rzeczy, aż po niewybredne na przykład ataki na matkę, tak? Na rodziców, na rzeczy, które niby się nie uderzają w ciebie, ale gdzieś w głowie ci to zostaje. A kończąc na tym, że wydzwaniają jacyś PR-owcy, jacyś ludzie z miasta, którzy tam mają różne zlecenia i mówią, nie, no słuchaj, ale ja ci dam inny temat, w ogóle to sobie odpuść, to w ogóle w tym temacie nic nie ma. To jest zorganizowana akcja po prostu przykrywania wszystkiego, co nie jest im na rękę. No więc coś takiego istnieje. Czy to jest scentralizowany i prowadzony przez jakąś organizację, przemyślane od początku do końca, tego nie wiem, ale widać na to, że gdzieś po tamtej stronie są pewne dyspozycje, nie odpuszczamy żadnego z takich tematów. No i teraz przechodząc do pierwszej części pańskiego pytania. No ostatnio rozmawiałem tu z kolegami nawet z zespołu Poparzeni Kawą 3 na ten temat i ktoś zwrócił na to uwagę, że
w czasach rewolucji bolszewickiej w ten sposób załatwiano jakby opozycyjnych, innych tam mniejszewików czy inne te ugrupowania, że właśnie kanalizowano gdzieś jakąś niechęć i jakieś nastroje, budowano coś tam opozycyjnego po to tylko, żeby potem ukręcić temu jak najszybciej łeb. I teraz spójrzmy na kod. Kod, który po przegranej platformie był pierwszą taką instytucją, nie instytucją, organizacją, no, ruchem, który skupił wszystkie całe niezadowolenie. I nagle wszyscy mieli nadzieję, że to jest ten ruch. Zaczęło się to budować. No i potem nagle okazało się to, co się okazało z panem Kijowskim. I wszystko nagle siadło na dłuższy czas, nastroje spadły, to po prostu wszystko się rozprysło. I teraz pytanie, czy to było z premedytacją zrobione, czyli pozwalamy budować się takiemu opozycyjnemu ruchowi, bo wiemy, że ktoś tam jednak coś ma na sumieniu i w odpowiednim momencie to uruchomimy. No to jeżeli tak, no to rzeczywiście są to metody działania zaczerpnięte no od bolszewików, tak. Ale ja jako dziennikarz łamany przez dyplomata nie postawię takiej twardej tezy, ale mogę postawić znaki zapytania. Nie wiem, czy to panu odpowiada, ale tak to widzę. Panie Mariuszu, jeszcze jedna taka na potwierdzenie mojej tezy, taka jedna dygresja. Odnośnie tej ostatniej ustawy, którą prezydent Duda podpisał, a potem zawetował swój podpis. Ja mam takie wrażenie, bo oni mówią tak, kto nie ma nic na sumieniu, niech się nie boi. Trójki NKWD-owskie miały takie coś na ustach i ludzie wyjeżdżali, ginęli. Ja nie mówię, że oni będą mordować ludzi, ale w kontekście takim, że oni będą po prostu męczyć, nękać ludzi w taki sposób. Kto nie ma... W myśl zasady Stalina, tak? Daj mi człowieka, ja znajdę na niego paragraf. Nie? No, w taki sposób według mnie to wygląda. No, to jest bolszewizm dla mnie pomieszany z nazizmem, bo tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy w ich ideologii zaciągnięte właśnie z tych dwóch obrzydliwych ustrojów, które de facto zawsze były blisko siebie. No, tak? Ideologicznie. Na pewno obydwa te ustroje totalitarne miały do granic rozwiniętą propagandę i budowanie swojego człowieka, tak, nowego człowieka bolszewickiego, nowego człowieka nazisty, tak, czyli od małego kształtowanie pewnych postaw i kształtowanie pewnych myśli, tak. I no, na pewno skala propagandy, która występuje u nas, jest olbrzymia. Nie było czegoś takiego, odkąd sięgam pamięcią i odkąd jestem dziennikarzem. No i to chciałem od pana ust usłyszeć, panie Robercie. Panie Mariuszu, to chciałem z pana ust usłyszeć, że tego pan nie słyszał, bo ja też do tej pory, tak długo jak żyję, interesuję się świadomie polityką i tym, co się dookoła mnie dzieje, to nigdy nie było tak spolaryzowanego społeczeństwa. Nigdy. Były różnice, były spory, ale nigdy Polacy sobie nie skakali tak. Oczywiście, że tak. Spory. Oczywiście, że podzielonym społeczeństwem łatwiej się kieruje i steruje. No. To podstawowa zasada. Mhm. Ale czyje to są słowa? Aż boję się pomyśleć, czyje są to słowa. No właśnie. Aż boję się. Nie, no panie Mariuszu, ja tu miałem na myśli rządź i dziel. Jeszcze z czasów mitologii starożytnych. Dziękuję ślicznie. Kłaniam się. Dziękujemy, Grzegorzu. Adrian, zapraszam. Dobry wieczór, czy mnie słychać? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Adrianie. Bardzo dobrze. Mam takie pytanie, jedno takie ciężkie, drugie łatwe. Pierwsze z takich ciężkich, to co zrobić z telewizją polską, bo ja się, że tak powiem, obawiam, że rządy niełatwo oddają władzę i nawet jak się zmieni partia, to co jeden rząd wyciągnął władzę od obywateli i drugi rząd nie bardzo będzie chciał ją oddać i tylko wymieni swoich ludzi. Czyli lepiej by to było po prostu likwidować, tak jak zresztą to było w zwyczaju PiSu, żeby daną partię likwidować, bo wtedy łatwiej jest, tworzy się po prostu nowo. Czy nie lepiej zrobić jakieś media narodowe i tych dziennikarzy po prostu przyjąć, zmniejszyć, żeby nie trzeba było takiej subwencji
prawie 3 miliardów rocznie, to jest dla porównania dwa szpitale uniwersyteckie, takie jak jest w Krakowie, to rocznie dotacji. A drugie pytanie odnośnie takiego dziennikarstwa clickbaitowego. Dzisiaj praktycznie wszędzie, gdzie byśmy nie wchodzili, to jest jeden wielki clickbait. Tutaj tutaj jakaś wojna, tutaj kryzys, tutaj no schodzimy na takie tiktokowe dziennikarstwo, ściąganie tytułów. Ja tam wrzuciłem pod pokojem ten filmik z kabaretu, także mniej więcej oddaję całe dzisiejsze dziennikarstwo młodego. Dobra, dziękuję. W takim razie dobrej nocy wszystkim życzę. No, zgadzam się w 100%, jeżeli chodzi o to, co pan powiedział na samym końcu. To jest zmora dziennikarstwa, to dziennikarstwo clickbaitowe. Ja sam przyznaję, że pracowałem w jednym medium internetowym i nie mogłem zdzierżyć tego, że pisało się tytuły i lidy pod to, co akurat było modne w internecie, co modne. No tam są po prostu profesjonaliści, którzy analizują to, co na daną godzinę, co na dane 10 minut jest, jakie wyrażenia są chodliwe, i pod to pisze się lidy, co powoduje, że człowiek widzi jakąś informację, wchodzi w nią, a potem się okazuje, znaczy klika oczywiście jakiś tam tytuł, potem wchodzi i okazuje się, że w środku nie ma nic, jest pusto. Po prostu ktoś dobrze napisał zachęcająco tytuł, a w środku nie ma nic, co by do tego dotyczyło. No i to dla mnie to jest zaprzeczenie dziennikarstwa, to jest niszczenie dziennikarstwa. No teraz można by się zastanowić, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy to jest odpowiedź na zapotrzebowanie, czy odwrotnie, czy to jest kształtowanie zapotrzebowania. No niemniej jest, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie i pewnie nikt nie zna. Niemniej jesteśmy w takiej sytuacji, że te clickbaity dla nas, dla naszych szefów są niestety niezwykle ważne, bo one się przekładają na ilość reklam i na to, ile pieniędzy ma dane medium, więc czy przeżyje, czy nie przeżyje, czy i tak dalej. No, jesteśmy trochę w takiej matni, trochę się tutaj zapędziliśmy. No niemniej ja jestem przeciwnikiem dziennikarstwa clickbaitowego. Tu pewnie Radek Gruca mógłby tutaj potwierdzić, że bardzo często się spieramy o pewne tytuły i ja wolę powiedzieć nie mniej, albo spokojniej, albo nie tak ostro, ale tak, żeby być bliżej jakiejś prawdy, niż podgrzewać tytuł, podgrzewać lida tylko po to, żeby ktoś więcej obejrzeń miał ten materiał. Zaznaczę, że nie chcę powiedzieć, że Radek jest zwolennikiem takiego dziennikarstwa. Nie, 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 tylko po prostu nieraz rozważamy różnego rodzaju pomysły i tak dalej. Jest między nami jakaś dyskusja, ale Radek tak samo jest zwolennikiem dziennikarstwa 1000% rzetelnego, nawet nie 100%, ale 1000% rzetelnego. Więc tak, to jest w ogóle duży temat, ten, który pan poruszył, duży temat dotyczący kryzysu dziennikarstwa, no bo jesteśmy jako dziennikarze w kryzysie tożsamości pewnej, kryzysie właśnie związanym, że nie wiemy sami nieraz, co jest prawdą, a co nie. Jesteśmy atakowani przez to zarzutami o fake newsy i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie dziennikarstwo jest moim zdaniem w tej chwili w kryzysie. A i pośrednio w dużej części jest to związane właśnie z tym, że dziennikarstwo poszło w te clickbait. To jest moja odpowiedź na drugie pytanie. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, co zrobić? No, jak sięgam pamięcią, to już parę razy były takie pomysły, że no dobra, rozwiążmy telewizję publiczną, no i to było, zwykle się kończyło na rozwiązaniu na papierze, tak? Zmienialiśmy nazwę spółki, zatrudnialiśmy w innej spółce tych samych ludzi i nadal to trwało. Myślę, że to do tego nigdy nie dojdzie, nikt nie odważy się wjechać buldożerem na Woronicza i rozwalić tego wszystkiego, ponieważ są tam niestety układy ponadpartyjne, ponadpolityczne. No, to są zbyt duże pieniądze przy produkcji różnych programów. Taka jest prawda, sam to widziałem. Przy produkcji różnych programów łatwe pieniądze, duże pieniądze. I to są takie ponadpartyjne grupy interesów. I one są silne. I nie, myślę, że nie pozwolą na to, żeby
rozwalić to, co tam jest. Ale można oczywiście szukać oszczędności, bo to te miliardy, które pompujemy tam i które się rozchodzą na beznadziejne jakieś rzeczy, czy nie przynoszące żadnego pożytku społeczeństwu, myślę, że można ograniczyć i wydawać mniej. Spójrzmy taki przykład opisany ostatnio przez kolegę Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski, dotyczący znanego internauty o pseudonimie Chłop z Mazur, który oprócz tego, że jest dobrze prosperującym naprawdę rolnikiem, wielkie gospodarstwo, jest też, zdaje się, doradcą w ośrodku TVP, za co dostaje tam 10 tysięcy. I tutaj można by się zastanowić, czy to nie jest właśnie takie wydawanie pieniędzy na lewo i prawo. Pewnie znalazłoby się wiele takich przypadków jeszcze. Więc myślę, że jeżeli ktoś tam pójdzie i będzie szukał oszczędności, to na pewno je znajdzie. Na pewno je znajdzie. Dziękujemy. Robercie, tak? Pozwolisz, ja skorzystam z tego prawa przysługującego mi, że tak się wyrażę, jako współprowadzący. Zanim przejdziemy do kolejnych naszych słuchaczy, to wiesz co, Mariusz, ja wcześniej już, i to grubo wcześniej, przeczytałem wasz artykuł, Obajtek się myli, znamy zarobki władz zagranicznej spółki Orlen, ale nie od tego chcę zacząć. Chociaż to jest bardzo, bardzo ważny artykuł, ale również Financial Times podaje kolejny artykuł o Danielu Obajtku. Do tego dochodzi w poniedziałkowe podpis Dudy, piątkowe później wycofywanie się rakiem. W międzyczasie jest wystąpienie ambasadora Stanów Zjednoczonych, pana Brzezińskiego. Czy to nie jest tak, przynajmniej ja daleki jestem od teorii spiskowych, ale czy to nie wygląda w ten sposób, że wuj sam się już może nie zdenerwował, ale zniecierpliwił tym, co się dzieje w Polsce i powiedział, sorry panowie, tak być dalej nie może. Myślę, że po części tak, to znaczy wuj sam się zdenerwował tu w tym zakresie tego Lex Tusk, bo też tam w wypowiedzi ambasadora padła kwestia dotycząca obecności wojskowej, a to jest coś, czego, znaczy wycofanie wojsk amerykańskich z Polski, no to byłaby w ogóle dla nas bardzo zła rzecz, a dla PiS-u tym bardziej, bo przecież oni tym grają dosyć skutecznie, mówiąc o tym. No tak. Przepraszam, wizerunkowo to jest klapa totalna. Wizerunkowo, ja już nie mówię o tych dalszych aspektach. Więc ja myślę, że tu w takim wąskim zakresie to było takie tupnięcie nogą, ale Amerykanie nie mogą sobie pozwolić, żeby w ogóle ustawiać nam wszystkiego politycznego w tym kraju. No niestety, no my musimy to sami, niestety, na tym polega demokracja, sami musimy to sobie urządzić, więc oni sobie nie raczej na takie głębsze odruchy niezadowolenia co do całości tego, co dzieje się w Polsce, nie pozwolą sobie. Oni będą sobie bronić swoich interesów, bo Amerykanie są bardzo merkantylni. Jeżeli ktoś zaatakuje znowu TVN, to tutaj oczywiście tupną nogą. Jeżeli jakąś jeszcze inną ich korporację ktoś zaatakuje, też będą przeciwdziałać. Natomiast co do całości obrazu tego, co u nas się dzieje, no to nie, myślę, że nie pozwolą sobie na to, żeby interweniować tutaj u nas. Fajnie. Rozumiem, dzięki. Dziękuję. To wracamy do kolejki. Moi drodzy, zostało nam tak naprawdę 10 minut spotkania i nie wiem, czy wszyscy jeszcze dostaną głos, chyba że chwileczkę przedłużymy. Nie wiem, jak tutaj Mariusz na to się zapatruje czasowo. Jak mnie nie zjedzą, to możemy przedłużyć. Okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo. To w takim razie Ania, później będzie Łukasz, Kasia i Grzegorz i Maciej. Zapraszam. Dobrze, Ania. To ja wchodzę znowu trochę na takie tony prywatne, bo na początku było o tej przyszłości, bo jesteśmy sobie w Radiu Rebeliant i jest nas tutaj trochę i dyskutujemy zażarcie na temat istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Ja jako watchdog chyba nie będzie to niespodzianka, że uważam, że go nie ma. Natomiast chodzi mi o taką rzecz, czy
Oprócz tego, że spotykacie się z jakimiś szykanami różnymi, niewątpliwie, ja się z wami nie chcę porównywać, bo nasze są zapewne dużo mniejsze, natomiast ja mam takie pytanie, czy spotykacie się też z takimi przejawami wsparcia i sympatii, takiego, nie takiego przez prywatne wiadomości, tylko takiego, że ktoś staje koło was i mówi, ja staję, was popieram, robicie ważne rzeczy i tak dalej, bo też to się wiąże z, jakby z drugą częścią mojego pytania, czy nie sądzicie, że jednak media nieuchronnie będą w tą stronę jednak zmierzać, taką stronę samofinansowania, czyli to my słuchacze będziemy, no do pewnego stopnia tak się dzieje, ale jakby, że to będzie się działo jeszcze bardziej, że jednak dziennikarze, którzy będą chcieli robić absolutnie swoje materiały, będą jednak iść w tą stronę, żeby to samofinansować przez nas, słuchaczy. Dzięki. Wiesz co, to jest tak, że jako przykład mogę to podać, posłużyć się tym, co się działo ze sprawą marszałek Witek. Bo wtedy po naszej publikacji z jednej strony wylano na nas olbrzymie kubły pomyj, byliśmy atakowani bezpardonowo, ale z drugiej strony spotkaliśmy się z taką też dużą dozą wsparcia, właśnie różnych sygnałów. Dzwonili do nas jacyś bliscy, dalsi znajomi, czy pisali i tak dalej, że to nas budowało i było to nam bardzo potrzebne. Więc to tak, przeżyliśmy coś takiego i to było naprawdę, naprawdę fajne przeżycie, że na samym końcu, czy też wieczorem tego dnia, jak usiedliśmy, to nie zastanawialiśmy się, o może, czy dobrze zrobiliśmy, tylko wiedzieliśmy, że zrobiliśmy dobrze, bo właśnie dzięki tym głosom, że dobrze zrobiliśmy, że jeżeli chodzi, że opublikowaliśmy tę informację, ciężką, trudną informację, bo to nie było łatwe też dla nas wkraczać w takie, no jednak w ludzkie życie, w taką sferę sakrum. Bardzo to było trudne, ale właśnie na koniec dnia jednak te głosy, te pozytywne głosy utwierdzały nas w tym, że tak, że trzeba było to zrobić i że dobrze to, że zrobiliśmy. Więc to mieliśmy taki przykład. I po drugie chcę powiedzieć, że coś się zmieniło i to na plus, bo pamiętam, że jeszcze 2-3 lata temu jednak bardziej, częściej się spotykaliśmy z zarzutami, że jesteście twórcami fake newsów, mówi się nieprawdę i z takim brakiem szacunku dla naszej pracy. Przestaliśmy być szanowani. Zaczęliśmy się zastanawiać właściwie po co to robimy, skoro nikt nas nie szanuje, nikt tego nie chce czytać, słuchać i tak dalej. Było tak 2-3 lata temu. Myślę, że to był wynik tej machiny, która pracowała nad ludzkimi umysłami, machiny propagandowej. Ale od jakiegoś czasu się to zaczęło zmieniać. I ludzie zaczęli, być może stali się odważniejsi, być może otworzyły się niektórym oczy, być może nie mogą już pewnych rzeczy znieść i pojawia się teraz więcej właśnie, nie coraz, tylko więcej jest takich pozytywnych reakcji, wsparcia niż tych negatywnych. No, można też powiedzieć, że okazało się, że część tych negatywnych to były na przykład boty, po prostu ordynarnie kupione gdzieś tam i powielane te same schematy, czy te same jakieś zdania, tak? Ciocia mi powiedziała, że tam coś, nie? Prawda? Coś, co zupełnie podważało jakąś tam informację. Okazało się, że to było sztucznie wywołane, że pracowały nad tym jakieś firmy wynajęte za ciężkie pieniądze. Ale reasumując, tu jestem, mam taką malutkie światełko optymizmu, że coś się zmieniło i mamy teraz, spotykamy coraz częściej przykłady właśnie takiego wsparcia, a nawet powiem, że no właśnie zdarza się, że na ulicy ktoś podchodzi, jak jesteśmy razem z Radkiem, no bo jesteśmy charakterystycznie, on ma tego irokeza, ja mam te przerzedzone długie włosy i podchodzi ktoś i rozpoznaje i mówi, no fajnie, fajnie, dobrze, że to robicie, oglądam was. I to się ostatnio zaczęło zdarzać częściej, więc może to jest jakiś dobry objaw. Dobra, a dziękuję ta bardzo. Kasa? Jeszcze raz? Nie słyszę. A ta kasa? A to finansowanie?
finansowanie mediów, tak? Tak. Czyli taki crowdfunding, tak? Coś takiego, prawda? Tak, czyli tak. Że albo takie dziennikarstwo projektowe. Wiesz co, my, no to się rozwija na Zachodzie, takie mam, tak mi się wydaje. Nie znam się tak do końca, ale tak mi się wydaje i w Stanach Zjednoczonych. U nas jest z tym trochę trudniej. I to się tak jakby nie przełożyło się tak żywcem, nie zostało tak przeciągnięte na nasz grunt. Ale to nie znaczy, że ja tego nie przekreślam. Być może tak to będzie, że to pójdzie w tę stronę takiego bezpośredniego wpływu obywatela z samorządu, czy jakiegoś samorządu, czy czegoś na dziennikarza, czy opłacania, no nie wiem, może projektowego jakiegoś dziennikarstwa, czy dziennikarstwa. No zwłaszcza tutaj myślę, że w dziennikarstwie śledczym to by mogło się sprawdzić. No zresztą Sekielski takie rzeczy próbował robić, tak? Czyli dany projekt, opłaćcie mi dany projekt i ja będę się zajmował danym śledztwem. Ale tak jak tu powiedziałeś wcześniej, tutaj jest też kwestia rozwinięcia społeczeństwa obywatelskiego, bo im bardziej jest rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, tym bardziej tak to będzie działać, uczciwie będzie to działać, prawda? A jeżeli społeczeństwo nie będzie rozwinięte, no to powiedzmy jakiś bogaty oligarcha jest w stanie opłacić dziennikarza, żeby napisał dla niego artykuł oczywiście nieprawdziwy i tak dalej. No, czyli może jakby wynaturzenie jakieś powstać. Nie? Więc jeżeli, reasumując ten mój wywód, jeżeli będziemy rozwijać społeczeństwo obywatelskie, to wielce prawdopodobne, że to pójdzie w tę stronę. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, pamiętajcie, komary krążą, także bardzo bym prosił o krótkie pytania, bo już przekroczyliśmy ten umówiony nasz czas, więc Łukasz, następnie Kasia. Łukasz, zapraszam. Dobry wieczór. Tak, dwa pytania. Pierwsze to po tym, co dzisiaj zobaczyłem, tam urywki z programu chyba Śniadanie w TVN, nie pamiętam, ale pani Olga Semeniuk i tam ktoś jeszcze no standardowy, chamski, pisowski sposób wydzierali się, wchodzili na mikrofon i mnie się zastanawia, dlaczego nikt jeszcze nie wpadł na taki pomysł, żeby dawać maksymalnie jakieś tam ramy czasowe na wypowiedzi, a jeżeli ktoś komuś przerywa, są jakieś pyskówki, chamskie zachowania, to po prostu ten mikrofon wyłączać i bez dyskusji i przestrzegać te zasady, bo naprawdę moim zdaniem dziennikarze sobie sami zrobili to, zapraszając chamstwo na salony. A druga rzecz, co by pan powiedział na to, żeby w ramach rekolekcji, no bo TVP jest bardzo takim katolickim medium i bardzo to promuje, no to w ramach rekolekcji pokuty codziennie podczas wiadomości pani Cholecka, ogórki i inne buraki, by mówiły moja wina, moja bardzo wielka wina, zgrzeszyłam, skłamałam i pani prostowała. Jakie to byłoby piękne, taką cudowną formę rekolekcji i takiej społecznego, to naprawdę bardzo ważna funkcja społeczna. Dziękuję. I to było tak pół żartem, pół serio. Okej, to najpierw też odpowiem na to pół żartem, pół serio. Oczywiście można by zastosować taki zabieg, ale on wyłącznie przyniósłby korzyść tym oglądającym, to znaczy byłby jakąś terapią dla oglądających, bo dla samego podmiotu, czyli tej, jak pan wymienił, tych nazwisk dziennikarskich, im by nic to w głowach nie pozmieniało. Dlaczego? Dlatego, że część z nich robi to wyłącznie dla kasy. Ostatnio kolega mówił, że rozmawiał z jedną z gwiazd telewizyjnych obecnych i go zapytał, dlaczego ty tak robisz. On powiedział, ja już zarobię tyle pieniędzy, że nawet jak się zmieni władza, to ja już sobie pożyję dobrze do końca życia. I to, czy wszystkimi kieruje taki aksjomat, tego nie wiem, ale to może być tak, więc takie rekolekcje niestety im nic nie zmienią. A co do tego wyłączania czasu, no, to niestety jest tak, że dziennikarze są też niewolnikami tych zapraszanych gości, no bo jest program, trzeba wypełnić te wszystkie założone minuty w ramówce i tak dalej, więc
takie odbieranie głosu, takie wyłączanie, jakkolwiek pewnie w wielu przypadkach potrzebne, to by się nie sprawdziło jednak z takich technicznych rzeczy, technicznych sytuacji, argumentów. No po prostu nie, no, raczej nie fajnie jest, jak gość wychodzi, bo wtedy zostaje dziura w ramówce. Nie, mówię tu o radiu na przykład komercyjnym, radiu tradycyjnym, bo jeżeli to by się zdarzyło na przykład u was, to moglibyście zaraz zapełnić to na pewno, mówię o Radiu Rebelian, zapełnić to na przykład rozmowami z widzami, ze słuchaczami, przepraszam, widzami, no też widzami, no bo też się przyglądam temu telefonowi. Prawda? Więc niestety to też jest taka pułapka technologiczna, no. Więc to się chyba nigdy nie przyjmie. Także... To może ja się wtrącę, chociaż na pewno nie mam takiego doświadczenia jak ty czy Radek. Natomiast ja sobie wyobrażam taką sytuację, jakby przerwać prominentnemu działaczowi w tej powiedzmy zawłaszczonej już telewizji czy radiu, prominentnemu działaczowi PiS głos, czy odebrać mu głos, nie pozwolić na to, to podejrzewam, że taki dziennikarz praktycznie może już żegnać się z pracą. No wiesz co, no tak, bo po części tak może być, bo to jest tak, że potem partia wykonuje telefon do redaktora naczelnego i mówi, to było zachowanie poza standardami, albo zgłasza na przykład sytuację do Krajowej Rady Radiofonii, gdzie wiadomo, kto siedzi i tam jest uruchomiona procedura ukarania danego medium, tak? Więc i tu wchodzimy już w to, jak zostało to wszystko urządzone przez obecnie rządzących. Jak pracuje ta machina nacisku także na media komercyjne. Mhm. Dziękuję. Kasia, zapraszam. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Mariuszu czy Mariuszu. Kasia, Radio Rebeliant. Mam jedno takie, nie wiem, zastrzeżenie, że u nas oligarchowie nie kupują dziennikarzy, tylko kupuje ich rząd za nasze pieniądze i mamy tego mnóstwo przykładów. Czy tak samo jak Radosław uważa pan, że każdego dziennikarza idzie sprawdzić, zadając mu kilka pytań? I trzecie, jakby się pan zachował na spotkaniu kampusu Polska, spotkaniu z dziennikarzami, na które wchodzi Dworczyk i czego by pan oczekiwał od Nitrasa w tej sytuacji? Bo ja powiem szczerze, trochę zszokowało mnie zachowanie naszej strony twitterowej. O tak, no, tak. Delikatnie powiem. I to jeżeli rozumiemy to tak samo, to ja też zszokowało mnie to, że na głowę Nitrasa spadły takie gromy, bo ja nie widzę w tym jego geście jakiegoś zbratania się z Dworczykiem, tak? Tam, bo tam zostały wrzucone, jak rozumiem, te zdjęcia, że on tam go poklepał po plecach, czy tam wyprowadzając... Tylko proste zdjęcia, tak. Z uśmiechem, że przywitał. Zachował kulturę i go wyprosił. To każdemu można cyknąć w jakimś momencie jakieś zdjęcie, kiedy ma jakiś grymas albo jakiś uśmiech i potem to nadinterpretowywać. To była nadinterpretacja. Inaczej. Nitras jest też bardzo impulsywnym politykiem, prawda? Takim rewolwerowcem, więc nawet jestem mile zaskoczony, że Dworczyka tam nie przygwoździł gdzieś do podłogi. Mówiąc, że tak trochę śmiesznie, tak? Że jestem mile zaskoczony, że to było tak przeprowadzone, bo Nitras mógłby spokojnie zachować się zupełnie inaczej. Więc myślę, że to była jednak jakaś nadwrażliwość i tu uczulałbym, żebyśmy nie szli tutaj w takie niepotrzebne pieniactwo, bo to jest nam zupełnie, zupełnie niepotrzebne. To jest odpowiedź na to pytanie. Jakby pani mogła przypomnieć jeszcze wcześniejsze... Czy ma pan zestaw pytań dla nas? Tak jak Radek
dzięki którym można sprawdzić każdego polityka i każdego dziennikarza? Powiem tak, tego się nie da zrobić w 5 minut. Ja uważam, że ludzie się sprawdzają w czasie, tak? Że ludzi się poznaje w pewnych sytuacjach, bo tak jak rozmawiamy sobie, to są pewne często deklaracje, pewne założenia. Człowiek mówi tak, jakby chciał wyglądać, a nie wygląda. A tak naprawdę sprawdza się człowiek w boju, tak? Sprawdza się w tym, jak podejmuje decyzje, kiedy są kryzysowe na przykład sytuacje. I jak ja obserwuję pewnych ludzi w pewnym horyzoncie czasowym i dopiero wtedy staram się wyrobić sobie o nich zdanie. Więc takie sprawdzenie wyrywkowe może przynieść jakieś rezultaty, ale ja mu nie zaufam do końca. Ja staram się obserwować ludzi, jak się zachowują przez miesiące, lata. Niektórzy właśnie zdają ten mój egzamin wewnętrzny, a niektórzy nie. I tak do tego podchodzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Roman Mazur jeszcze nie zabierał głosu, więc na pewno teraz zabierze. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać o taką dosyć warsztatową sprawę związaną z kategoryzowaniem różnych afer pod pojęciem zmowa milczenia. Czy to nie jest czasami, aby to, że w Polsce nie ma takiej, nie wiem, tradycji może albo takiej praktyki, żeby redakcje, gdy natrafią na jakąś grubą aferę, żeby jakby poszukiwały szerszego grona stakeholders do tego, żeby całe gromy nie skupiły się na jednej redakcji. Bo przed chwilą nawet pan powiedział o tym, o tej aferze z Ojomem, tak? O tym to pan mówił. To znaczy tak, to rzeczywiście ta afera z Ojomem jest może o tyle złym przykładem, że tutaj dotykaliśmy po pierwsze rodziny, która zawsze jest w dziennikarstwie przyjmowana jako pewna świętość. No, nie tykamy do pewnego momentu oczywiście, nie tykamy rodziny synów, syna, córki i tak dalej, kogoś i tak dalej. Oczywiście do jakiegoś momentu, o ile nie popełni jakiegoś przestępstwa. Więc po pierwsze ona dotykała takiej sfery, ta sprawa. Po drugie dotykała sfery tak zwanego sakrum, czyli życia i śmierci, co jest już w ogóle najwyższym jakimś poziomem, tak? Więc myślę, że dlatego te wszystkie inne redakcje podeszły do tego bardzo ostrożnie i przyglądały się, co z tego wyniknie. Dlatego ten przykład może nie jest zbyt trafiony. Natomiast dlaczego nie ma takich połączeń, takich spółek medialnych bardzo często? No bo niestety dziennikarze starają się bardziej patrzeć na to, że gonimy w jakimś wyścigu, ścigamy się na te newsy, Zetka musi być lepsza od RMF-u, RMF musi być lepszy od Zetki i tak dalej, patrząc z mojego tylko podwórka, zapominając o czymś, że jest jakieś dobro wyższe, tak? Czyli dobro naszego społeczeństwa, czy dobro ujawniania prawdy. Więc dlatego takich spółek dużo nie ma. Natomiast ja z Radkiem uważamy, że należy robić takie ponadredakcyjne połączenia, powiązania, bo one są na wielu polach pozytywne. Po pierwsze powodują, że nie parę oczu, które patrzą na daną sprawę, jest ich więcej, a więc są w stanie wyłapać więcej aspektów i nie dać się wpuścić często w maliny. Po drugie powodują, że takie sprawy mają większy zasięg, bo jeżeli zrobią je dwie redakcje albo nawet trzy, to wtedy ta sprawa się szybciej roznosi i jest traktowana przez widzów, słuchaczy poważniej. To znaczy mówią sobie, no dobrze, jeżeli redaktorzy z kilku redakcji wpadli na trop, to znaczy, że coś w tym musi być. Więc ja jestem zwolennikiem takiego łączenia i muszę powiedzieć, że właśnie tutaj w tej sprawie dotyczącej wzmiankowanej Daniela Obajtka i tej zagranicznej norweskiej spółki Lotos Norge, to tutaj mamy właśnie taką sztamę z redakcją polityki i przygotowaliśmy już jeden materiał w ubiegłym tygodniu i przygotowujemy na przyszły tydzień następny, równie atrakcyjny. I tutaj niestety muszę się ugryźć w język, nie mogę Państwu więcej zdradzić, natomiast na pewno będzie ciekawie. I jest to właśnie na takiej zasadzie
połączenia sił redakcyjnych, a nawet międzynarodowych, bo tam nam pomaga dziennikarz z Norwegii, bo to, co tutaj nie możemy zrobić i czego tutaj nie możemy się w Polsce dowiedzieć, to możemy się dowiedzieć z Norwegii, bo tamto społeczeństwo jest bardziej przejrzyste, a dziennikarze mają szersze uprawnienia dostępu na przykład do informacji podatkowych. Więc reasumując, rzeczywiście to się nie zdarza. Boleję nad tym, fajniej by było, gdyby redakcje współpracowały z tematami ze sobą zamiast się ścigać. Ja sam z Radkiem jesteśmy zwolennikami współpracy, bo to tylko przynosi wszystkim korzyści. Mogę jeszcze jedno słowo, bo w zasadzie pamiętam, że pan powiedział teraz, oglądałem akurat ten wasz program na YouTube niedawno i pan powiedział, że współpracujecie w Norwegii, ale też z polskimi dziennikarzami. Czy nie ma jakiejś tradycji, żeby współpracować również z zagranicznymi dziennikarzami? Bo przypuszczam, że obecna władza jakby wytworzyła sporo możliwości z tym, że prawdopodobnie będzie trzeba współpracować z zagranicznymi dziennikarzami. To byłoby bardzo wartościowe. No jest jakaś bariera, nie wiem, czy tam zaufania bariera, nie wiem, jeszcze nie potrafię jej nazwać, ale też tu zapewnię pana, że przy tej sprawie Lotos Norge istnieje szansa na współpracę nie tylko z redakcjami norweskimi, ale także z instytucjami norweskimi, bo kiedy tutaj nie możemy nic skórać, i kiedy tutaj wydaje się, że przyzwyczailiśmy się do pewnego łamania prawa, to tam nikt do tego się nie przyzwyczaił, w Norwegii mówię, i tam może się okazać, że to, co w tej spółce było robione, jest złamaniem norweskiego prawa i być może uda się uruchomić tam pewne instytucje też państwowe. Jest taka nadzieja. Pracujemy nad tym, żeby uruchomić pewne instytucje państwowe, które wykażą, że złamano tam prawo w tej spółce, która należy do grupy PKN Orlen. Dziękuję bardzo. Maciej, zapraszam. Dobra. Pierwsze pytanie. Powiedzmy, że na przykład przykładowo pan jest redaktorem i na przykład zaprasza pan na przykład wiceministra finansów Artura Sobonia. No, pyta się pan paru tam jego rzeczy, on coś tam mówi, bla, 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 ale pan no, jest dziennikarz, więc w związku z czym próbuje, nie wiem, odkłamać, albo na przykład powiedział, że na przykład całą boję, że za platformy były takie luki VAT-owskie, a my teraz je załatwiliśmy, dostaliśmy dodatkowych miliardów. Czy umiałby pan, powiedzmy, nie wiem, przygadać taką osobę, bo dla mnie to jest takie, ten wiceminister to jest taki, ma takie myślenie typowo pisowskie, no pan Marek to akurat, no, był w PiS-ie, no. Chodzi o takie myślenie pisowskie, bo zastanawiam się, bo według mnie myślenie pisowskie to jest takie myślenie, że z nim się nie da jakoś specjalnie walczyć, no. Chyba, że trzeba być naprawdę mieć jakieś wielkie doświadczenia, bo zdolności. A drugie pytanie, czy według pana szef Platformy jest niesamowicie zajętym człowiekiem, że on tak haruje mocno jak chyba najlepsi dziennikarze świata. Chodzi o to, że nie ma praktycznie dnia wolnego, bo jest po prostu bezpatriotą i po prostu walczy o to, żeby po prostu pokonać PiS, no, i przekonać ludzi, że wygrana jest możliwa, no. Dziękuję. Odpowiadając na to, na pierwsze pytanie, no po prostu, po pierwsze trzeba do każdego wywiadu się przygotować i no ja jako byłem przez jakiś czas dziennikarzem gospodarczym, ale to już było wiele lat temu, więc tak z marszu nie zdecydowałbym się na przeprowadzenie wywiadu z wiceministrem Soboniem, bo po prostu on by mnie zabił liczbami, których ja nie byłbym w stanie zweryfikować. Zresztą to jest też nomen omen zasada działania Daniela Obajtka, który wykuwa na pamięć stosy tam jakichś liczb przygotowanych przez współpracowników i potem zabija dziennikarza tymi liczbami, które dziennikarz nie jest w stanie zweryfikować i wychodzi z tego wywiadu obronną ręką.
Ale... Przepraszam, panie Szu, ale z tym panem Sobonim to był po prostu przykład. Jasne, jeszcze co mniej w ministrów. Jasne. No, tu tak gadałem to tak, samo. Tak, jak wiem. No, chodzi o to, że po prostu, żeby stanąć w szranki, no to tak jak w średniowieczu, jak dwaj rycerze stawali naprzeciwko siebie, to dobrze, żeby mieli podobne uzbrojenie, zbroję, tarczę, miecz, topór i tak dalej, żeby ta walka była na podobnym poziomie, przynajmniej pod względem tego uzbrojenia. I tak samo w dziennikarstwie, no, że człowiek musi się po prostu przygotować do danego wywiadu i być, no i no być trochę jednak, znać się na rzeczy i znać się na tym temacie, który będzie poruszany, więc, więc to jest chyba jedyna broń dziennikarza, no, bo jeżeli ktoś przychodzi i go zagaduje, no to też dziennikarz powinien postawić temu tamę i powiedzieć, że w imieniu słuchaczy bardzo proszę, ale mam tu inny zestaw pytań, proszę w kółko nie powracać do tego samego, bo też to jest taka metoda, tak, że w kółko to samo opowiadają, na różne pytania odpowiadają tym samym zestawem przygotowanym wcześniej. No to, no, to jest... Myślę, że to jest broń dziennikarza, czyli być dobrze przygotowanym do tego spotkania. To jest... Ale jeszcze tam było... Jeszcze druga część pytania, bo pan pytał jeszcze o... Chodzi o to, że... O Donalda Tuska. Bo słyszałem od niego samego, że on nawet nie ma innego dnia wolnego w kalendarzu, bo jest tak zajęty. Znaczy, myślę, że to się... Straszliwie. Że to jest tak, że jak Donald Tusk tutaj wrócił do kraju, zorientował się, że ta platforma pod jego nieobecność to tam nie osiągnęła żadnych dużych sukcesów i się też wdała w jakieś takie niepotrzebne ruchy i no, moglibyśmy tutaj rozmawiać dłużej z jakich powodów, bo tutaj oczywiście Donald Tusk też jakieś tam winy ma, że to się tak zdarzyło, no ale to odłóżmy, okej, to jest przeszłość. Natomiast no, wrócił do kraju i wziął te stery w ręce, zaczął się jakoś tam rozglądać i od jakiegoś czasu to się obserwuje u niego, że on uwierzył w to, że jest w stanie wygrać. I jak wtedy, kiedy uwierzył, że jest w stanie wygrać, to naprawdę jakby no rzeczywiście włączył tutaj wszystkie ręce na pokład, włączył się też na maksa w tą jeszcze prekampanię, no bo jeszcze nie mamy kampanii. Więc to się z tego bierze, że on jest przekonany w tej chwili, że jest duża szansa na wygraną. Dlatego właśnie no myślę, że będzie po prostu wkładał w to maksimum wysiłku. Druga rzecz. Moim zdaniem na polskiej scenie politycznej mamy dwóch najważniejszych polityków równorzędnych, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, jeżeli chodzi o umysł polityczny, tak? Przewidywalność pewnych rzeczy, planowanie i tak dalej. No, Jarosławowi nikt inny nie zagrozi i dlatego Donald Tusk ma tego świadomość i wie, że jeżeli ktoś ma podnieść tutaj tą opozycję, no to przede wszystkim on. Oczywiście nie bez innych liderów opozycyjnych, ale on musi być na przodzie, on musi być tym, kurczę blade, tym kierowcą, no. Więc... Ale przepraszam, bo na przykład jest Kawa na Ławę, jest na przykład gość tam, myślę, na tygodniu Radio Z i na przykład tam jest lider Lewicy, przykładowo, albo jeszcze gdzieś tam PSL, no. Chodzi o to, że na przykład rozmowy Radia Z są inne, takie tam wszystkie tych mediach, jeszcze powiedzmy, no, które pokazują te afery i tak dalej. Ogólnie te wszystkie takie to są mniej złe informacje. To chodzi o to, że mam wrażenie, że on się pokazuje jakiś tylko konkretnie, że wyborcy, bo i dlatego pytam się, bo mam wrażenie, że on jest tak zajęty, że inni muszą jego tam współpracownicy go zastępować. Myślę, że to nie jest, że on jest tak zajęty, tylko jest to wybór pewnej drogi. To znaczy, że jemu dla niego ważniejsze jest właśnie pojechać do jakiegoś miasta i wystąpić tam w jakiejś hali, gdzie przyjdzie 2000 osób, niż iść do jakiegoś studia i tam się okładać z przeciwnikami z niższej ligi. No bo to jest niższa liga. Dla niego ligą jest Jarosław Kaczyński. Jeżeli by w takim śniadaniu Radia Z usiadł Jarosław Kaczyński i zaprosilibyśmy Donalda Tuska, to ja myślę, że on by tam przyszedł, bo to jest równorzędny przeciwnik dla niego. Natomiast okładanie się z jakimiś przeciwnikami z drugiej ligi, to jest jemu niepotrzebne. On po prostu wie, że tak to powinno wyglądać.
Dzięki wielkie. Jest z nami Aleksander Twardowski, jeszcze nie zabierał głosu, ale poprosił o mikrofon, więc oddaję ten mikrofon. Olek, jesteś z nami? Cześć, jestem, ale ja chętnie posłucham najpierw tych wcześniejszych, którzy się zgłosili, Grzegorza i Łukasza. To jeszcze raz, dobra, proszę o problemu. Krótkie pytania po jednym, bo już zaczynam odczuwać tutaj komarozę. Szanujmy zdrowie redaktora Gierszewskiego. Dokładnie tak, dlatego Łukasz i Grzegorz po króciutkim pytaniu, naprawdę. Łukasz, zapraszam. Moja bardzo wielka wina. Zrzuciłem grom na Nitrasa. Jak widać można, a to tak jeśli chodzi o co, bo ja tego nie dopowiedziałem. Mi chodziło o przerywanie, bo tam pan użył argumentu, że pójdzie jakaś skarga z KRR i TV. Oni już nie jedną skargę puszczali. Bardziej mi chodziło o to, na przykład jak TVN, czy też w Radiu Z na przykład przychodzi pani baba z Magla, która łże w żywe oczy i włazi na ten mikrofon, przekrzykuje, i dla mnie to jest niezrozumiałe, bo w żadnym jakby gronie społecznym taka osoba by po prostu nie była zapraszana. Ale to tylko chciałem zaznaczyć. Nie chodziło mi o publiczne media, bo tam wiadomo jak jest. Ale to, a jeśli chodzi o to nawracanie, to co mówiłem, moja wina, to chodziło mi o, bo ci ludzie są niereformowani, bo chodziło mi o to, żeby ta wiadomość dotarła do ludzi, którzy byli manipulowani i okłamywani. Okay. Ej, to tyle. Dobra, dziękuję, do widzenia. Dzięki i Grzegorz, zapraszam. Postaram się bardzo krótko. Panie Mariuszu, ja mam takie spostrzeżenia na temat tego, że pan mówi, że nie jest tam pan pewny, czy dobrze zrobiliście, publikując te wiadomości o tej pani Witek i tak dalej. Powiedziałem, że... Panie Mariuszu, dam mi pan skoczyć. Dobra, pan skoczyć. Jestem, przepraszam. Ja uważam, że to, co pan powiedział, to jest dowód na to, że pan uprawia sztukę dziennikarską, a nie dziennikarstwo. Druga sprawa to jest, i to jest bardzo dobrze, że to zrobiliście, bo stanęliście w obronie słabszych ludzi, którzy nie mają układów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jeżeli chodzi tutaj o chyba pani Doroty pytanie, tam chodziło o to, że dziennikarstwo idzie w tą strefę niezależną. Jest bardzo wielu dziennikarzy tak zwanych subiektywnych. Pan Orłoś na przykład się nazywa takim dziennikarzem w tej chwili, że jest subiektywny, tam prowadzi ten swój kanał, zresztą bardzo dobry w internecie, jedzie tam jak trzeba, to jedzie i po Tusku, jak trzeba jedzie, to i po Kaczyńskim, wiadomo, i tak dalej. I takiego dziennikarstwa też trochę mi brakuje. I teraz do czego zmierzam? Czy według pana, panie Mariuszu, bo moim zdaniem za dużo politycy wszelkiej maści i wszelkich stron mają do powiedzenia, jeżeli chodzi o media publiczne. Czy według pana jest możliwość ograniczenia wpływów politycznych w Polsce, bo w Wielkiej Brytanii obserwuję, tutaj jest tak, że politycy się boją dziennikarzy. Dlaczego się boją? Dlatego, że jak jeden dziennikarz jest wypraszany albo bojkotowany przez polityka, to wychodzą wszyscy dziennikarze. Nieważne, z jakiej on jest opcji. Wiadomo, zostają tam z tabloidów, ale to nie są dziennikarze. Dla mnie to nie są dziennikarze, tacy właśnie łapacze idiotyzmów, ja na to mówię zawsze. Ale czy według pana w polskiej polityce, bo ja bardzo tutaj współpracuję, jeżeli chodzi o Polonię, z Krzyśkiem Liskiem, którego warto by było zaprosić tutaj do radia, bo przecudowny facet, on koordynuje nasze wszystkie ruchy tutaj, nasze wszystkie, dla każdego zawsze znajdzie czas i tak dalej. Propozycja, żeby go zaprosić tutaj, to może byście się więcej w Polsce dowiedzieli o Polonii tutaj od niego, bo jest naprawdę cudowny facet. Rozmawiałem z nim na ten temat, mówi, że to by było bardzo trudne, ale jest to dobry argument, żeby nad tym pomyśleć po zmianie władzy. Ograniczyć władzę i wpływy polityków na media publiczne, żeby media publiczne zaczęły starać się finansować same. Halo, halo? No też nie słyszę niestety Grzegorza.
To ja odpowiem może. Czy pan uważa, że jest to możliwe w ogóle w Polsce, żeby zrobić coś takiego, ograniczyć tą władzę? Dobrze. Zaczynając od końca. Rzeczywiście nie ma jedności wśród dziennikarzy. Przez te wszystkie lata byłem parę razy świadkami takich sytuacji, że już nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale że była jakaś sytuacja taka, że wychodzimy wszyscy. Parę razy się zdarzyło, że wyszliśmy, a potem parę zaczęło się zdarzać coraz częściej, że ktoś został, ktoś nie wyszedł i tak dalej. I ta jedność się zburzyła jednak nie dlatego, ona się zburzyła właśnie przez PiS, to znaczy PiS podzielił też dziennikarzy, tak? Tak samo jak podzielił wszystkie inne grupy społeczne, podzielił też dziennikarzy i nie ma teraz jedności. Są też wrogie obozy wśród dziennikarzy i no nie wiem, czy to łatwo da się odwrócić, ale nie ma tej jedności. Czy można by zamienić media publiczne, żeby były tak jak na przykład BBC, tak? Czyli publiczne medium. Wiele lat pracy. Nie wiem, czy to w ogóle za mojego życia by się udało zrobić, bo jest tak bardzo wszystko poniszczone, że i politycy są przyzwyczajeni do zawłaszczania mediów. I to nie tylko teraz pod rządami Zjednoczonej Prawicy. Wcześniej było to samo. SLD miało pierwszy program, PSL miało drugi program Polskiego Radia i tak dalej. I to zawsze było łupem politycznym, więc odzwyczajenie ich od tego zajmie nam, jeżeli podejmiemy ten trud, wiele lat. Na pewno będzie warto spróbować, ale też nie za bardzo widzę, kto by stał na czele takiego odpolitycznienia, kto by mógł pociągnąć to, kto miałby taki autorytet, żeby pociągnąć takie odpolitycznienie mediów. No na pewno, jeżeli na jesieni dojdzie do jakiejś zmiany, to media zostaną oczywiście zajęte przez obecną opozycję. Zostaną przejęte, tak. Na pewno to się teraz nie zdarzy. Istnieje oczywiście ta Krajowa Rada Radiofonii, która miała być w zamyśle jakimś ciałem, który miał bronić tej niezależności. W dzisiejszych czasach jest właśnie odwrotnie, jest właśnie orężem politycznym nakładania kar na media. Więc może trzeba by zacząć od tego, żeby ta rada zaczęła wreszcie spełniać swoje zadania. Może małymi krokami zacznijmy budować to, ale jestem jak najbardziej za tym, żeby odpolitycznić media publiczne. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie zada Aleksander. Zapraszam. Bardzo dziękuję. To ja krótko. Panie redaktorze, czy pan redaktor Kolanko powinien się wytłumaczyć z konsultowania z rządem rozmaitych poczynań? I ogólnie, czy wszyscy ci dziennikarze, pańskim zdaniem, których nazwisko pojawiło się w mailach Dworczyka, a którzy, jak się okazuje, suflują rządowi takie czy inne kroki albo konsultują i tak dalej, czy powinni się, pańskim zdaniem, powinni publicznie wytłumaczyć z tego? No, tylko jak można się wytłumaczyć? No bo tutaj nie ma jakiegoś wytłumaczenia. No bo takie suflowanie politykowi jest przekroczeniem całkowicie zasad dziennikarskich, tak? My jesteśmy... Bo zgodzimy się, że rolą dziennikarzy jest bardziej kontrolować. Funkcja kontrolna wobec władzy, a nie konsultowanie, tak, prawda? Oczywiście. Ja nie chcę być też hipokrytą. Jest tak, że dziennikarze są w jakichś relacjach z politykami. Różnego rodzaju. Wskutek tego, że chodzimy do Sejmu od 20 lat i widzimy się w tym Sejmie w Hawełce, jemy obiad obok siebie, obok stolik przy stoliku. No jest tak, więc się jakoś tam znamy. Ale co innego jest, kiedy ja mówię dzień dobry, cześć i tak dalej. Oczywiście to też się robi po to, żeby wysłuchać jakichś ploteczek od takiego polityka, którego się zna przez wiele lat. Ale to jest co innego niż pisanie mailowo radzenie się albo jak kolega z telewizji odsyłanie jakichś tam projektów i tak dalej. No to jest już projektów tam, co tam to było, już nie pamiętam, przepraszam. No w każdym razie to jest już
przekroczenie pewnej granicy. No i teraz, czy taki dziennikarz może się z tego wytłumaczyć? No, oczywiście, trzeba dać mu szansę, ale nie wiem, czy to jest wytłumaczalne. Po prostu przekroczył granicę i teraz trzeba się zastanowić, czy to go dyskredytuje całkowicie, czy tylko w jakimś zakresie. No, no ale to, przepraszam, wkraczamy już znowu w jakieś takie sąd kapturowy. A ja tu też nie, jakby nie czuję się aż taki, żeby móc udźwignąć ten ciężar. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Robercie, tak? Zanim zakończysz audycję, pozwolisz tylko króciutko, bo jest dużo jeszcze chętnych do zadania pytań. Przepraszamy, kończymy audycję, ale mamy obiecane i zapewnione przez redaktora Mariusza Gierszewskiego przyjęcie zaproszenia na kolejną audycję. Dobrze, tak jest. Podpisuję. Potwierdzam. Bardzo miło się mi rozmawiało. Bardzo były to pytania, które też dają mi wiele do myślenia, więc ja też z tej audycji dużo wynoszę. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszamy ponownie. Dziękujemy również słuchaczom i wszystkim, którzy zadali dzisiaj pytania. No, jesteśmy wdzięczni, naprawdę. To była jedna z ciekawszych, moim zdaniem, audycji, ponieważ była szczera, a na szczerość w Radio Rebeliant zawsze stawiamy. Także jeszcze raz, panie redaktorze, dziękuję bardzo. Nisko się kłaniam wszystkim państwu też. Radio Rebeliant, działajcie dalej. Będziemy, obiecujemy, dziękujemy. Jeszcze zapowiedzi takie, tak, dla naszych słuchaczy. Jutro Wadim Tyszkiewicz w Radio Rebeliant, natomiast krótka przerwa do 12, ale bądźcie czujni, na pewno z wami będziemy się spotykali także w tej przerwie, później znowu ciekawi goście. Dzięki wszystkim, dobrej nocy życzymy, pozdrawiamy. Jak znam życie, Robercie, to będziemy robili relacje live z procesji, jak mnie pamięć nie myli. Pewnie tak. Pewnie tak. Dobrze, dziękuję. Dzięki. Dobranoc.